Coś mi się wydaje, że tego nie dopuści, naprawdę. Nie rób mi takich niedobrych rzeczy. Nie rób mi takich niedobrych rzeczy. Nie. Bardzo lubię, kiedy w OBS tak po prostu sobie stwierdzi, że włączę mi jakiś losowy streamer na czacie. Nie mam zielonego pojęcia dlaczego. Cholera tobie. Ważne pytanie, czy wszystko będzie działało tak jak należy i dlaczego nie. Kiedy ostatni raz wszystko działało nie tak jak należy po długich przerwach. Cześć Sebastianie. Będę generalnie zaraz prosił o standardowe, czy wszystko jest ok głośnościowo, czy wszystko działa technicznie i w ogóle tego typu rzeczy. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że do ostatniego streama zdarzyło mi się mieć formata, więc... Nawet nie mogę powiedzieć, że ustawienia wszystkie powinny działać tak jak ostatnio, bo... Równie dobrze mogą nie działać. Jeszcze tylko szybko sobie po wodę skoczę. Bot widzę, że jeszcze nie załapał. Mam nadzieję, że zaraz to zrobię, jak nic najwyżej samemu jakieś powiadomienie się machnie. I generalnie tak, wiem, że dość długo nie było streamów, jakoś... Po części byłem zawalony w robotę, po części kwestia tego, że jak jeżdżę do roboty, to tak... Człowiek sobie wraca o tej 17 czy coś i trochę ma takie... Co nie to, czy na pewno chce mi się coś robić dzisiaj konkretnego i taki kompletnie zmarnowany jest. Moje ostatnie parę miesięcy sprowadzały się do tego, że tak... Człowiek siedzi i się zastanawia, co ja właśnie mogę zrobić i nie może się na nic zdecydować. To jest strasznie frustrujące uczucie, wam powiem. Cześć Antelian. Znaczy, czy ja wiem, czy najgorszy... Najgorsze to jest, kiedy człowiek wraca i jedyne, co mu się chce, to spać. I nawet dosłownie wysiedzieć nie może. To jest dopiero najgorsze uczucie. Ale nie marudźmy na sam początek. Bądźmy nieco bardziej optymistycznie nastawieni do życia. Dawno mnie nie było, postaram się, żeby teraz był przynajmniej odrobinę częściej niż do tej pory. Nie obiecuję, że pokończę wszystko, co pozaczynałem, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że w przyszłym tygodniu SMT wychodzi. Wszyscy wiemy, jak to będzie w momencie, kiedy wychodzi SMT. Człowiek kompletnie przestanie mieć jakiekolwiek życie. In before streamuję SMT. Musiałbym streamować albo jakiś oddzielny zapis, a średnio mi się widzi robienie dwóch zapisów na raz, albo streamować w bardzo losowych godzinach, wpieprzając się ludziom we wszelkie możliwe grafiki, więc to raczej odpada. Cześć Szafirku, cześć Dim! Dwa razy na pół roku. I know, right? Żarty żartami, ostatnio sprawdzałem to, rzeczywiście ostatni stream był jakiś pół roku temu i naprawdę bardzo mocno kwestionowałem, że to było już pół roku. Nie czuję tego kompletnie. Czy pod dymie coś. Obawiam się, że jej dymienie nie idziemy ze sobą w parze. Jedyne co może dymić to moje czachy od wpływania się na rzeczy. Miejmy nadzieję, że nie dzisiaj. Zobaczymy jak to wyjdzie. Sassy baka. W każdym razie. Sevik ostatnio ogrywał zrandomizowaną arię i przypomniał mi, że w sumie Eklezję też się da zrandomizować. Pamiętam, że kiedyś miałem podejście do Danosoru, które skończyło się na tym, że psioczyłem trochę na ten randomizer. Za to, że miałem wrażenie, że mnie jako tako zaslokował.
Biorąc pod uwagę, że Seikoi wyszło ostatnio, to wierzę, że mi też się uda. Jeżeli chodzi o to, co ja randomizowałem przy tym tutaj obecnym romie, to starałem się nie robić się jakoś za dużo. Z takich ważnych rzeczy to głównie położenie przedmiotów i skilli, położenie wieśniaków, jacy przeciwnicy bossowie gdzie się pojawiają, co dropić przeciwników, jak się zachowują przedmioty, które się zużywa, co jest w skrzynkach w sklepach. I to właściwie tyle z ważnych rzeczy. Nie chciałem robić otwartej mapy, bo jest taka opcja w Eklezji, ale kategorycznie boję się jej używać, biorąc pod uwagę, że mogę się wpieprzyć w jakieś miejsce, w którym w danym momencie absolutnie być nie powinienem. Sprawdź PW. We mnie tutaj to mogę się podnieść modki. To by oznaczało, że muszę się tutaj zalogować. Nawet nie muszę się zalogować, bo mogę po prostu zezwolić. Dodaj nowego edytora. Król. Nic. Zero. Łapaj, edytorze. Będziesz mógł mi poddymiać emoty. Dwa na pół roku daje brzmi jak regularnie. Znaczy, no, wolałbym, żeby to było w najgorszym wypadku co drugi tydzień. Jeżeli byłoby nieco lepiej z moim ogarnianiem, to może nawet piątek, soboty bym przegarnął dla siebie. Zrobiłem jakieś 5 zadań i dostanę w Dawn of Sorrow, co chcę teraz się prześnąć. Brzmi trochę jak moje doświadczenie w Dawn of Sorrow. Z drugiej strony, mówię, no, Sevik widziałem, że dał radę za pierwszym razem i teraz się ten randomizer ma wpisane, że nie powinno się to przytrafiać, więc może po prostu byłem na tyle nieuważny, że nie trafiłem na to, co powinienem, żeby było to gdzieś jakoś ukryte i tego niezwyczajnie znalazłem. Cześć, Bliki. W tej grze każda umiejętność kosztuje manę. Tak, zwykłe ataki kosztują manę. Ataki glifami też kosztują manę. Więc generalnie tak, wszystko kosztuje manę, ale mana odnawia się zauważalnie szybciej niż było to w innych seriach, gdzie głównie się odnawiała poprzez serca. Cześć, Zylik. Dobra, zobaczmy, co dobrego przyniósł nam ten wspaniały randomizer. Odrobinę się boję, nie będę ukrywał. Teraz też nie mam blokowany typ Albusa. Nie odważę się robić typu Albusa na komputerze, powiem szczerze. Głównie dlatego, że Albus przynajmniej częściowo korzysta z ekranu dodatkowego do swoich umiejętności. I wolałbym tego uniknąć, jeżeli nie będzie to absolutnie konieczne. Dlatego po prostu zrobię sobie manisza. No, Eklezja sama w sobie jest dość trudną częścią, więc nie jestem na tle szalonym człowiekiem. Twoje imię może zostać użyte podczas połączeń Wi-Fi z Pinki. Tak mnie będą widzieć, pomimo że nikt mnie nie zobaczy na Wi-Fi. Ale kto by się przejmował takimi debetkami? Cześć, Sylwio. Returning to life time and again since the ancient Middle Ages, the evil Lord Dracula has driven people to terror. Each time Dracula returns. A i żeby nie było, tym razem nie randomizowałem dialogów, tak jak to było w Dawn of Sorrow. Więc fabuła będzie trzymała się kupy. Przynajmniej taką mam nadzieję. Znaczy wiecie, zawsze jest opcja, że fabuła będzie mnie prowadziła zupełnie nie po tych miejscach, co trzeba. Those in positions of power at the time began to search for new ways to counter Dracula. Było śmiesznie. Z tym się zgodzę, było zabawnie, ale niektóre dialogi były strasznie konfundujące. And day after day they conducted their studies diligently. Będę musiał jeszcze zobaczyć, jak dokładnie z konsolkami to wygląda, bo teoretycznie ustawiłem sobie w konsolę od PS4, jeżeli chodzi o konsolki. I wstępnie, jak sprawdzałem typ Albusa, to coś mi się w nich nie zgadzało i chyba wiem co. Mamy tutaj Albusa, który przyszedł tutaj po prostu z nami pogadać. Coś ważnego.
Tak, dzisiaj to ma wrzucić nam do minusa. Co może pójść nie tak? Albo został oszukany. Kiedy ostatni raz oszukana osoba nie zrobiła nic złego i niemądrego? Bla, 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 musimy zniszczyć Drakulę, bla, bla, bla. Jak wszyscy wiemy, zniszczenie Drakuli jest najważniejsze, że czołka istnieje. I już widzę, że sterowanie mi się nie podoba. Dlatego bardzo szybko jej... z poziomu G, na szczęście mogę to zrobić, a nie z poziomu tego... nie z poziomu emulatora. Skok tu, to jest ok. Główny glif tu. Subglif tu. Glif z glif tu. To by się zgadzało. Od razu będzie lepiej. Czy coś jeszcze chcę zmienić tak na szybko? Sterowanie wydaje się ok. Mogę co najwyżej zmieniać angielski i japoński. Wyjątkowo zostawię na angielskim. Jeszcze jedna najważniejsza rzecz tak dla upewnienia się. Czy wszystko jest ok z głośnością? Czy gra nie jest za głośno, nie jest za cicho? Czy ja nie jestem za głośno, za cicho? Jeżeli wszystko jest ok, to będziemy... ruszać. Jakieś przyciski są zdublowane. A, widzę nawet które. Jest raczej okej. Okay. Jak jest raczej okej, to uznam, że jest okej. Okay. Mapy mamy 01 piksel. Guide'ów nie przeglądamy. Mniejsze z tych rzeczy będzie później do ogarnięcia. O, panie, możemy sobie zmieniać muzykę. Nie mam music bota włączonego. Zakładam, że będziemy mieli muzykę z gry, a nie z music bota. Czy macie jakiś problem? Zanonimizowałem to, jak działają przedmioty używalne. Bo czemu nie? Tylko ewidentnie mogę tego użyć tylko raz. No well. Nie będę na... Dobra, będę o dominę narzekał, ale nie w tym momencie. Dobra, wszystko działa jak należy, wszystko działa jak należy, sterowanie mam takie jak chcę. Uwaga, to jest upo-upo. Dobra próba, Krystian. Prawie ci się udało. Co tu mamy? Leaf Leaf. Doskonale. Możemy mieć dodatkowe setupy glifów. Rob Decolet. Czym jest Rob Decolet? Nie będę ukrywał, całkiem solidna zbroja. Przynajmniej tak na pierwszy rzut oka. Mamy tu Krimpawkę i Volgrando. Trochę dużo many zużywa, nie będę kłamał. Dostajemy też Sapiens Fear. Tymczasowo zwiększą naszą inteligencję. Wedding dress. Ej, możemy chodzić w sukience ślubnej. To jest zauważalnie gorsze od tego, co obecnie mamy, ale zwiększa siłę. Nie potrzebujemy zwiększenia siły. Trochę się boję tego używać, biorąc pod uwagę, ile tu mamy zużywa. Dobra, nie możemy przejść na razie przez żadne z tych drzwi, więc musimy iść do jedynek, które nie są zablokowane. Monka jest jeszcze w pakiecie Global Emotes. A to nie wiedziałem w sumie. Możliwe, że poddawali ich się trochę motek do globalnych, aby coś ten essay. Bla, 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 Dominus jest zbyt trudny do kontrolowania i dlatego musimy zrobić się to, żebyś mogła go kontrolować. Daj Dominusa, potrzebuję najpotężniejszego glifu, żeby stać się najsilniejszym glifu mistrzem na świecie. Double Bacon Burger. Nie no, nie zapominaj, że trzeba dwie, bo na jedną promocje takie sobie są. I tyle było z naszego Dominusa, gra skończona.
Znaczy nie, no ja czasami sobie lubię kupić dwie, ale wtedy już zdecydowanie nie XL-ki. Albo z bardzo się oburzył tym, że Ballo go szukał, więc wziął do minusa dla siebie. Co znaczy mniej więcej tyle, czy nie mam sposobu poradzenia sobie z Dakulą? O nie! Na szczęście nasz wspaniały biskup kapłan jest w stanie władać magią, bo czemu by nie? I w ten oto sposób minęło kilka tygodni. Ciekawe, czy będziemy musieli używać tego tutorialowego glifu, czy nie? Możemy obserwować gif wciskając strzałkę do góry. Daje ona gifie 10 serduszek. Okej. Gif miecza, a konkretnie dopiero. No niestety, w związku z rytuałem Shanoa straciła wszelką pamięć, jaką miała. A właśnie, bo przecież to działało tak, że mogliśmy wyekspływać gify w obie ręce. Zapomniałem o tym kompletnie. Ciach, 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 ciach. Czy mogę wyjść? A jego musimy zatkować, okej. Możemy robić kombosy. Bardzo się cieszę, że to się nie zawiesza, bo jestem w stanie uwierzyć, że gra mogłaby się zawiesić w wyniku tego, że mamy wybrany glif, którego nie powinniśmy tu mieć. Jaki jest właśnie glif union na lodzie i mieczu? Budowy miecz, nice. Dobra, idziemy do następnego pokoju, żeby stoczyć prawdziwy pojedynek. Zobaczymy, czy jest OP. Niestety uniony zużywają zauważalnie sporo serduszek, których nie mamy jakoś specjalnie dużo. Cześć, Pesku. I serduszka się nie odnawiają w przeciwieństwie do many, więc stosujmy to raczej jako... To, co wcześniej było sabueponami, teraz jest glifinionami tak naprawdę, tylko zużywają jeszcze więcej seduszek, są jeszcze bardziej silne. Okej, okay, naszym celem jest odzyskanie do minusa. Ballo nam wciska kit, że to albo sukretne wspomnienie. Albo nie może używać na minusa i dlatego my musimy go przejąć doskonale. Pytanie, czy znalezienie go będzie łatwo sprawą? Z tego pamiętam, Eklezja jest na tyle dużą grą, że nie spodziewam się skończenia jej dzisiaj. Nie spodziewałem się też, że gra będzie spowalniać się. Ale tutaj szczerze mówiąc. Ale ewidentnie przynajmniej muzyka brzmiała, jakby odrobinę spowalniało. Dobra, zobaczmy. Mamy wioskę, mamy monastyr. I mamy nasz zakon Eklezji. Udajmy się do wioski najpierw. W wiosce cicho wszędzie, głucho wszędzie. Jest tutaj ktoś zaklęty w glif. Torgor jedo. Glif, który unieruchamia przeciwników. Wszyscy w wiosce zostali pozwani przez Albusa. Cała dwunastka. Na pewno nie będziemy musieli ich znaleźć. A nie, czekaj, musimy ich znaleźć.
Dobra, czyli w dużym skrócie albo zero w wieśniaków na ten. Na wyspę więzienną. Co mi to piórko właściwie? Zgaduję, że to nie był. Oddamy 74 serduszka. A Klimpaf pozwala nam wrócić do wioski natychmiast. Okej. Boję się zapytać, co jeszcze będę dostawał. Jeżeli chodzi o zrandomizowane itemy. Zabrał ich na wyspę chuj. Wyspa chuj nie oddaje. Krystian pewnie by się ze mną nie zgodził. Zresztą cały czas zbieramy eksponek. Lapis lazuli leczna z trzecizny. Porządki zrobione, czy ja wiem. Znaczy jeszcze pytanie, którego spawna. Biorąc pod uwagę, że można się spawnować w tylu różnych miejscach. Nic nie jest, to jesteś specjalnie wymagający. Piękne ryby. Czy mogę wyjebać Kegwu? Czemu hejcisz Kegwu? Co ci Kegwu zrobiło? No chcesz, to możesz. Nie zgadnę tego glifu, przysięgam. Jezu! Mówiłem, że go nie zgarnę! Uje, oddajcie mi glif! Dobra... Krystian hejci Kegwu, nie wiem dlaczego. Przynajmniej duch są podatne na luz, z tego co widzę. To jest Warpik. Warpika nie potrzebujemy na razie. Chcesz wstawić jeszcze Gigachada? Jak rozumiem, nie ma miejsca po prostu i dlatego chcesz wydać. Znaczy no jeżeli chcesz, no to... To nie jest tak, że jakoś super mocno mi zależy na tym Kegwu. Dostałem... O, kolejny, który zmienia muzykę. Spółki. Ej, te koki zdają... Tyle, ile przeciętne ptaki z Castlevanii! Czyli zdecydowanie za dużo. O Jezu, a tym się ciężko trafia rzeczy, które są w innych płaszczyznach. O nie. Boję się. Coraz bardziej się boję. To nie był... To nie był boss, prawda? To mógł być boss. Ja się go boję. Chciałbym jakiś zapis. Zapis! Ale to chyba nie jest miejsce na zapis. O, zrandomizuję sobie przeciwników. Fajnie będzie. Mówili. Ależ to latające gówna są wpływające. Agarte. Jakiś glif, który nie ma symbolu i opisu. Boję się. Boję się go używać. Kiedy ostatnie miasto się źle skończyło? Ha? Ha? Interesujące. Wisfio. Ej! Halo! Tu powinien być magnes! No błagam, nie mówcie mi, że znowu to samo!
Magnusa po co? Nie, o co ty chciałeś progresować w grze wideo? Oszalałeś? Nie, no bo generalnie tam było to cholerstwo, na którym powinniśmy się przyciągać. I ktoś może dać się dabić? Dziękuję. Chyba z mnie jest fejsem, że da się dabić. Okej, okay, czyli to nie był boss. Gdyby to był boss, to nie padłby tak szybko. To będzie Magnus? Tak, to będzie Magnus. Magnus to bardzo specyficzne narzędzie do poruszania się, zwłaszcza jak na standardy kasylwaniowe. Co zapewne będę miał okazję zaraz zademonstrować. Najgłupsze w tym wszystkim chyba jest to, że to zużywa tylko staminy, więc mogę tym maszować jak pierdziony. Chcę zmienić setup. Tak, żeby zrobić tak, żeby zrobić tak i tu mieć Magnus. O właśnie. Chodzi mi głównie o to, żeby móc się przełączać między setupami w miarę płynnie. I nie musi co chwila przychodzić do menu, jeżeli akurat będę musiał akurat jakąś mobilnościową rzecz zrobić. Think Maxowi masz chyba, żeby nie skurczył nogę. Weź mi, nic nie mów o skurczach. Tak mi ostatnio, jak w Olsztynie byłem. Demony? Tak mi ostatnio, jak byłem w Olsztynie, jeden taki złapał rano. Tragedia po prostu. Jakąś biżuterię nie podniosłeś? Możliwe? Nie, to nie była biżuteria. To były Sapphire Pins? To była biżuteria? Widziałem, że to nazywało się Sapphire Pins. Ale nie widzę, żebym to miał gdzieś. To nie jest też tu. Helm. Tak, helm. Second tier final. Odnowię. Mogę zjeść gazetę, żeby odnowić sobie 26 HP! Ej, ja myślałem, że to są demony. Nie wiem, czy to gorsze niż demon, czy nie. To jest do zniszczenia? Tak, to jest do zniszczenia. Czemu nie mogę strzelać? Halo? Nie mogę strzelać jak ten koniec na ekranie. Ha? Czy wy to? Co się dzieje z tym glifem? Ja się go boję! Okej, kawał się nam podwyższa HP-ki, nie będę narzekał. Zabił cię w konia. That's a good one. A próbuję. Nie, w ogóle mam wrażenie, że jest jakiś limit na ten glif. I że nie do końca jest to po mojej myśli. On jest strasznie osoby. Domyślam się, że to dlatego, że jest zabugowany. I prawdopodobnie nie powinienem go w ogóle widzieć nigdy w grze, ale wciąż. Chcesz może podejść? Znaczy chcieć, może chcę. Ech.
No fajnie, dwa te same reklamy, jedna po drugim. To dziwne, ja nawet nie kojarzyłem, że miałem reklamę u siebie. Tej stylu. Czy tu coś będzie? Coś na pewno. Kolejny cyrkon. Chciałbym mieć coś, co ma nieco lepszy zasięg niż to, co mam obecnie. Nie mówię, że ten miecz jest zły, ale... No nie. Daj mi to. Vol Ignis. To jest sporo tych żywiołowych glifów na początek. Mam lodowy, teraz dostałem ognisty. Jak on działa? Jak jeszcze raz próbuję wyekwipować glify przed ekwip, to sobie coś zrobię niedobrego. Kosztuje też 40. Nice. Tylko jest, powiedzmy, wolny w użyciu, tak? Bo można mieć tylko jeden słup na raz. Ale poza tym... Fajne. Anti-Venom. Polenty tak czy nie? Co to za ankieta? To jest dobre pytanie. Ja jej na pewno nie robię. Co my w międzyczasie dostaliśmy właściwie? Anti-Venom. Odejmuje 108... To było niebezpieczne. Boję się tego przedmiotu. Nie, to zdecydowanie jeden z tych przedmiotów, których nie chcę użyć. Patrz, nie to. Fajny ten ogień. Co to? Akerbatus. Czym ty byłeś? Akerbatus. O, kolejne miałeś na dłuższe, z tego co widzę. O! Proszę państwa! Mamo, możemy mieć Albusa w domu? Ale my już mamy Albusa w domu. Albus w domu. O, dostałem kabrioleta. Mogę się wozić z zimnym łokciem. Czym jest ten kabriolet? To jest ekwiponek? Raczej nie. Tak. Większa obrona, mniejszy int. Dwóch ludzi z kampanii wybrałem, bo jeden w porządku irytujący, bo drugi to nawet nie omówi ze mną, że sukcesy zmienia. Nie osoty, zaraz mi jeszcze powiesz, że GM powinien decydować o rzeczach. O, kolejne odejmowanie HP-ków. Czy da się sprzedawać przedmioty? To ważne. Nagranie piąte. Bardzo fajnie to jest jednak bangiel. Są polki, to jest on jed enemies. Nie no, ja wiem, że... To raczej chodzi o to, że po prostu nic nie pojedzie, tak? A, czyli to po prostu przywołuje gnojkę. Kiedy za mną będzie latał. No dobra. W sumie to mogę po prostu użyć ten magnes, z tego co widzę. Poliknis, Acerbatus, no z tym mogę biegać właśnie. Już nie potrzebuję tego zbugowanego. Dobra, tu mamy bossa. I teleport. Co będzie naszym pierwszym bossem? To jest pytanie, bo bossów też losowałem. A, plusałka? Okej, co się nazywało? O. Chyba zrobiłem to nie do końca tak, jak powinienem. No, ciekawe właśnie.
O, Hadouken. Hadouken! 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 A, może jednak dasz nam unikać rzeczy? Albo i nie. Tak swoją drogą, jakby ktoś pytał, w Eklezji teoretycznie są medale za pokonywanie bossów bez odbywania hita. Ale to zdecydowanie nie jest jedna z tych rzeczy, jak chcę robić. Albo zdecydowanie nie chcę wracać się do domu. Upo, upo. Ciekawe dlaczego. In before ja to muszę zatwierdzać jakoś. Aż czekaj. Emotki. Jest tu po mnie szedłem o moc. A, to dziwne. Znaczy nie, no wydaje mi się, że nie powinienem musieć się zatwierdzać. Zwłaszcza, że no Pepe Jump normalnie weszło. Przecież. A nie kojarzę, miał wcześniej. Pepe Jump był stary. Ha. Okej. Okay. Dobra, potrzebuję wrócić do tego. Niestety emulator DS-a ma tu jedną wadę, że nie działa jak jest sfokusowany. Widzicie? Mówiłem, że to w albo z domu. Mapa z zaznaczonym X-em. Widzicie? To dopiero wyspa chuj zaznaczona. Zastanawiam się, bo jest jeszcze ten mały fragment, którego nie widziałem. Zobaczcie, co tam jest, jak na wszelki wypadek. Tylko zastanawiam się, czy tak będzie szybciej, czy jakbym z tamtej strony przeszedł. Chyba z tamtej. Podlikujesz coś? Może lepiej nie? Ligło się to rozjebane, jest taka kompletnie. Kurde, jakkolwiek bym nie lubił tego, co do tej pory dostałem, tak są one zauważalnie wolne. W sensie te gify. Bo nawet po ich użyciu musimy jeszcze chwilę stać. Pamiętam, że jak normalnie przychodziłem Eklezję, to bardzo, ale to bardzo długo grałem z tym. Z rapierami. Bo po prostu bardzo mi się wygodnie z nich korzystało. Na samym dodatku do Europki. A w sumie nie śledziłem aż tak bardzo, więc nawet do końca nie wiem, o czym on ma być. Więc ciężko mi powiedzieć, że to się nie sądzę, szczerze mówiąc. Słyszę to miauczenie. Chodźcie, słyszę cię. Patrz się, kot. Proszę nie zabijać, słyszałem to, nie zabijać mnie, proszę. Nie zabijaj! O, możemy się dowolnie poruszać pod wodą, doskonale. Sopam supa, I know, right? Lubicie spadki klatek? Zastanawiam się, czy jestem w stanie to czymś wyczyścić, ale nie spodziewam się. A jakbym wyekipował dwa acerbatusy i zabił unię? Aha, czyli nic nie robią. Może? Chyba nie. Chociaż ty czekaj. Chyba za wolno. No. Dawaj! Może się uda. Mam to! Meliorasz się.
Potężniejszy glif topora. O kurwa, ale topór. Ale miota. Ja nie topora, nie? Topory mają też tą zaletę, że się rzucają praktycznie natychmiastowo w porównaniu do tych, do acerbatusów. Wygląda OP? Raz mi jeszcze powiecie, że glify z końca gry są OP na początku gry. Na, nie może być. Dobra, musimy teraz tylko stąd wyjść. Co nie ciekawe, że mieliśmy już od samego początku wioskę oblokowaną. Glif. Jeżeli dobrze pamiętam, zbieranie glifów jakoś się wzmacniało, jeżeli mieliśmy więcej niż jedną kopię. Dobra, jaki teraz mamy plan na życie? Możemy udać się do lasu. Idźmy do lasu. W wiosce nic nie będzie, czego w tej pory nie widzieliśmy, chyba. Bo nie przypomnę sobie, żebyśmy w monasterze cokolwiek ratowali. Albo kogokolwiek. Poza kotem. Glifów nie ma, latające ryby wciąż są, natomiast... Znaczy, nie jestem pewien, czy w Eklezji były power-upy na zasadzie, że dodawały one po prostu siłę danego glifu, czy dodawały staty. Jedno z dwojga. Możliwe, że staty. To nie jest mniej, prawda? Nie. Nasze glify unione będą bardziej efektywne. To najpierw musimy mieć jakiś sensowny union glif. O, to jest fajne. Kolejny acerbatus. Już mówiłem, jest fajny. Złota zasada. Jeżeli gacie w Castlevanii i jest latający przeciwnik, to wiecie, że będzie was iltował. Że się tak delikatnie wyrażę. A jeżeli chcemy się mniej delikatnie wyrażać, to co to za kurwa latające ryby? I nie, ja nie... Halo? Halo? Co się z tymi rybami dzieje? Cała miska przypalonego popcornu, bo Jezu, najgorzej. Czy ten to jest lepsza? Więcej ataku, mniej wszystkiego innego. On do piekła. Kolejny star taking. Wtedy by cokolwiek mi w ogóle robią. Bo nie wygląda, co? Okej, robią. Jestem niemalże pewien, że te ryby powinny być normalnie jakimiś zombiakami. Ci spala cały gar. Ulala. Zależy jeszcze jak bardzo przypalony. Czasami da się jeszcze taki lekko nadpalony popcorn zjeść, ale jak jest kompletnie przypalony, to tragedia. Czy zombie tu pływają? Nie zdziwiłbym się. Im before dochodzimy do jakiegoś żadnego poziomu. A tam jedynym co pływa pod wodą to zombie. Albo raczej w tym parku chodzą pod wodą. Mane są bardziej wytrzymałe niż myślałem, że będą. Au. Obywam trochę za dużo, powinien być bardziej ostrożny. Czuję się jakbym grał w jakiś pseudo-romhack Mariana, gdzie twórca stwierdził, że wrzuci sobie wszędzie latające ryby. Chyba tu mam wyjście już na szczęście. Oraz nie klikali czasami przy takiego dole... Łezu! Dlaczego? Po prostu dlaczego? Czy
statek wodny na pewno powinien tak działać. Dobra, niech będzie. Mogę być odrobinę przewrażliwiony. Tak, w sumie skoro możemy chodzić pod wodą, to możemy podwiedzać więcej niż normalnie byśmy mogli. Ha, ha, ha! Widzicie? Tyle wygrać. O, chcieliście zombie pod wodą? Macie zombie pod wodą. One dosłownie wynurzają się ze środku tekstur. Teraz na barze bywa stresująca. Każda praca bywa stresująca. Wszystko zależy od okoliczności. Moja praca też czasem bywa stresująca. Z Bedpotoną. To naprawdę nie jest tak, że u mnie to jest sam luz, blues, bo wiecie. O, poszedł sobie w gierki grać, wszystko jest luz. Nie, to tak naprawdę nie działa. Czy to tylko spłonienie przez wodę, czy FPS bolu? Szczerze, wydaje mi się, że to drugie. Zwłaszcza, że muzyka brzmi strasznie spowolnienie. Czy ja będę musiał wyłączyć... Chyba tak. No spójrzcie, wszedłem do menu i nawet słychać, że jest lepiej. Obwiniam wodę. Live the assortment of the dead. Jak rozumiem, mogę sobie przyzwać miłego zombiaczka, który będzie ze mną biegał. Nie Polkir. Mortus. O, patrzcie jak skacze. Tak długo jak nie zdejmiemy tego glifu, to możemy sobie z nim biegać tak naprawdę? Aha. Nie, zawsze podziwiałem to, że akurat emulator DS-a ze wszystkich rzeczy jest bardzo kiepsko zoptymalizowany. Wydaje mi się, że większość innych emulatorów jest w stanie w tej chwili działać dobrze na dostępnym sprzęcie, a emulator DS-a, jakbym się nie starał, tak coś mu nie wychodzi. A ja mogę kachać do woli w wodzie. Te Diamond Pinsy są lepsze? Nie. Jedyne co tak naprawdę zmieniają typ obrażeń, od których nie dostajemy. Może, ale to naprawdę może, jakbym pogrzebał gdzieś w ustawieniach 3D, ale... To nie zmienia faktu, że ten emulator nie powinien działać tak źle! Dobra, daj kolejny glif. Więcej glifów! Przygarnę wszystkie acerbatusy! One wcale nie są OP! O, tu jest skrzynka. Bardzo miła. A mi? Nie, oho. Szaka jest pierwsza z nami, to zobaczę, co tam jeszcze w międzyczasie dostałem. Miecho na 200 HP, doskonale. Amanita... Tak, Muhammad leczy strucizny. Doskonale. To jest to, co chciałem zobaczyć. 228 HP. Uuu, sporo. Możemy też pierdalać żelazo, żeby odnowić sobie hapeki. Wiecie, więcej czerwonych skinek i w ogóle. Leczymy się co najmniej w ten sposób. Shingen tak działa. Jedna rzecz mnie ciekawi. Bo tutaj bossem jest Giant Enemy Crab teoretycznie w oryginale. Nie pierwszym, ale jest. I zastanawiam się, czy ta walka z kratami się nie popsuje. Jeżeli będzie to inny boss. A no i zobaczmy, co nas czeka tutaj. Czekajcie, bo coś mnie teraz strzeli. Sprawdzam, czy mogę coś zrobić, żeby gra chodziła płynniej. Nie spodziewam się, ale
Mogę po cichu wierzyć. Od biedy z tego mógłbym skorzystać, ale... Inaczej, najpierw zapiszę. Bo po to głównie chciałem wyjść, żeby zapisać. To był zapis. Możemy sobie serduszko odnowić. Tak, to był zapis. Coś tam emulator chodzi, że nie chodzi. Znaczy... To jest też kwestia tego typu, że ja z tym emulatorem... Miałem dość dużo problemów, jeżeli chodzi o Eklezję akurat. Wiele innych tytułów działało dobrze. Eklezja ma problemy. Tak jak widać zresztą. Co jeszcze mogę spróbować? To też nie pomogło. A jeżeli tutaj bym ustawił to? Też nie. Od biedy mogę dobrze. To też nie. Dlaczego on tak okropnie działa z Eklezją? Powiem tak, mój sprzęt kategorycznie nie powinien mieć problemów z emulatorem zwykłego DS-a. Więc to na pewno nie o to chodzi. Co jeszcze mogę ci zmienić? Mój drogi emulatorze, żebyś działał. The current one needs to be set to apply changes. Spróbujmy. Nie da się skipnąć. To jest to. I teraz zobaczymy, czy może to coś pomogło. Znaczy, ja powiem szczerze, że ja też nie kojarzę, że miał jakoś super dużo problemów z Eklezją, głównie dlatego, że bardzo dużo grałem w Eklezję. Jeszcze na... w swoim DS-ie. Więc pod tym względem mogę nie mieć problemów, tak? Czy coś jeszcze... Co jeszcze da się zmienić, żeby ta gra... działała tak, jak należy? Bo spójrzcie, mam tutaj tylko... 70% FPS-ów, które powinienem mieć. I to zdecydowanie nie powinno tak działać. Czy na settingsach już nic nie zmieni tak naprawdę? Nie, nie mam pojęcia, powiem szczerze. Mam nadzieję, że to będą raczej pojedyncze... O! Albus! To ty tu robisz? O-o. Nie podoba mi się, że znajdujemy go już tutaj. A, bo on mi nałożył kontrę, przez którą nie mogę... Ja nie używać rzeczy. Au. Au. To się nie skończy to dobrze. Hapeki, hapeki, hapeki. I to najlepiej nie to, co odejmuje mi hapeki. Dobra, udało mi się. Unikanie vertical shotów jest dość nieprzyjemne. Albus, przestań się szaleńczo śmiać! O-o. Jezu! Slide. Czysto teoretycznie, gdybyśmy byli bardzo zdesperowani, to dałoby się go zabić na śmieć slajdami. Hej. Nie będzie kasenek? Nie będzie kasenek. No to no, Albus nie żyje, gra wygana. Do minusa straciliśmy. Już go nie będzie. Okej, żartowałem, ja przegana. Nie mamy Dominusa, co teraz zrobimy za kulą? Najlepiej to nic. Czym za kula zawinił, żeby go zabijać? Ja nie rozumiem.
Moim zdaniem powinniśmy mieć możliwość przemierzenia się Drakulą. Potwierdzone info. Dobra. Chciałbym się nie wpierdzielić w światło! Ale niestety zostałem wpierdzielony w światło. Co dobrego, Onyx. Jest to save point. Kolejna skrzynia. Jakiś fajny ekwipunek? Nie, hazmat sub. Więcej Gryfinionów. Okay, tak często korzystamy. Po co korzystać z Gryfinionów, jeżeli wszystkie inne nasze umiejętności są wystarczająco silne? Właśnie tak mi się wydawało, że to się da zejść. Nawet jeżeli z drugiej strony pewnie będzie dużo łatwiejsze wejście. Middle Kidas. Czy jest lepsze niż to, co mam obecnie? Nie. Pod żadnym względem nie. Ja nie podejrzewam, że naszej obecnej zbroi też to nie zmienimy. Okej, okay, kolejna skrzynka. No nie, to ewidentnie nie było niczego, co dałoby nam jako taką możliwość wejścia z drugiej strony. Więc dobrze, to zrobiłem. Pytanie właściwie. Bo Gryfiniony działają na podstawie tego, co mamy w jednej i w drugiej ręce. To dopiero spicy rzecz. Ale mimo wszystko chyba pozostanę przy Asset Batusie. Przynajmniej na jednej ręce. To pod balansu. Ogólnie w tej chwili czegokolwiek byśmy nie znaleźli, to raczej będzie to broń balansu. Zwłaszcza Asset Batus za to, że zadaje dużo obrażeń. Chyba głównie swoim żywiołem tak naprawdę. A nie tym, że jest naprawdę silnym glifem. I to, że zużywam dużo mniej many niż topór, który mamy. Green Drops. Właśnie też to było moje pierwsze skojarzenie, że tak to przypomina duszę Minotaura z Sodołów. Kolejna skrzynka. Tutaj nie ma nic, prawda? Nie. Byłaby taka animacja rozwalania się, gdyby tam coś było, więc... Stąd założyłem, że tam nic nie ma. Tutaj będziemy mogli zejść na dół jeszcze. Kolejny MP Max Up. Więcej staminy zawsze w cenie. Efektywnie będę za nazwał staminą, bo nie oszukujmy się, to jest stamina. Jaka jest szansa, że to by mnie z nich zakilowało? Mam nadzieję, że żadna. Albus, ty żyjesz! Rapier. Nie wiedziałem, że Dominus jest rapierem. Volcan Fodere. To naprawdę Dominus? Szano, oszalała. Myli rapierę z Dominusem. To był Volcan Fodere. Jeżeli dobrze pamiętam, to da się tym bardzo śmieszny gest. Teraz się upewnię. Jeszcze pytanie, ile to zdaje w tym momencie. Podejrzewam, że przez to, że mamy tak mało poziomów, to może nie zdawać tyle, ile bym chciał. Au. Musiałbym też zobaczyć, ile to rzeczywiście zadaje jako tego. Najpierw musiałbym znaleźć przeciwnika, któremu mogę coś zadać. A póki co mamy raczej pułapki środowiskowe. A to. Widzicie?
Maszowanie Felduin. A tak serio to chyba wracamy do tego, do Acerbotusa i... Topora. Melio Ashtia i Acerbatus. Dopóki nie znajdę czegoś lepszego niż topór, to raczej będę biegał w takiej kombinacji, bo Acerbatusa to chyba naprawdę za szybko nie zrobię, nie? Niewidzialny człowiek. Kompletnie go nie widziałem. I tak lepsi tacy niewidziani wcześniej nic niż ci, którzy są w tych w Dark Soulsach w dwójce. W Shaded Woodsach bodajże? Byli wcześniejcy, którzy byli na tyle niewidzialni, że... Na tle niewidzialni, że nie dało się na nich lokować. Granie magiem przeciwko czemuś takiego jest absolutnie kurwa nieznośne. Słyszę kota. Błagam, dobra, kot jest tutaj. Bo już się bałem, że będę musiał stoić na niego po niego na dół. Znaczy i tak pewnie zejdę na dół po tę skrzynkę, która tam była, ale... Dawaj tam. Generalnie jest w tych członkach z tego CSS-u bardziej konsumowe niż jakieś przedmioty właściwe. Po co te koty? Żeby wróciły do wioski grzecznie, kulturalnie. A co, nie chcieliby się, żeby koty wróciły grzecznie, kulturalnie do wioski? Kosa. Potężny glif kosy. Jak bardzo potężny? Wolfarsis. Ech. Działa podobnie jak topór. Tylko wolę coś, co ma powiedzmy zasięg pionowy w tej sytuacji. Melia jeszcze daj. Nie jestem pewien, czy ja tutaj w ogóle będę mógł coś zrobić na chwilę obecną, ale zaraz się przekonamy. Na pewno mogę zostać porażony prądem za cały jeden obrażeń. Och nie, to straszne, co ja pocznę. Jest tu glif młota. Jak wszyscy wiemy, bez młota to nie robota. Cieszę się, że 1,50. Ale czy ja powiedziałem, że ja się nie cieszę? Ja się bardzo cieszę. Tutaj już chyba będzie wyjście, a to oznacza, że mam jeszcze nie zjedzony jeden fragment mapy. I nie omieszkam tam wrócić w takim razie. Czemu te wszystkie wodne animacje tak mocno zużywają... znaczy zużywają, obciążają sprzęt? To mnie najbardziej zastanawia. Będą się jakoś pogrzebać potem na internetach, o które z tym chodzi. Czy tutaj coś jest w ogóle? Ha! Ha! Było warto tu przychodzić, tak naprawdę to nie. Niestety nie mamy double jumpa, więc cholery tam zrobimy. A miejsc na Magnus tam nie było niestety. Ale cóż, przynajmniej wiem, że tam obecnie nic nie zrobię. Ta wiedza również okaże się przydatna. Dobra, to powinien być praktycznie koniec wyspy. Tylko tutaj jeszcze ten fragment przejść. Najlepiej, żeby nie zostać nakrytym. Na szczęście musimy się znaleźć w środku tego światła, a nie w jakiejkolwiek jego części, bo inaczej byłoby dość nieprzyjemnie. Zdjęcie numer 2. Co robi zdjęcie numer 2? Zobaczmy. Odnawia 74 HP. Po prostu człowiek patrzy na to zdjęcie,
widzi, ale ładne zdjęcie. Aż mu się lepiej robi na serduszku. Coś jeszcze ciekawego mamy? 432 HP, nice. Aczkolwiek przysięgam, pewnego dnia przypadkiem użyję któregoś z tych przedmiotów, który odejmuje HP, zamiast mi je dodać. Tego się najbardziej obawiam. Magnes, dobra. Wiii, bosik! Boję się, co będzie tutaj bossem. Zobaczmy. Zobaczmy! Krab! Znaczy podejrzewam, że krab jest tutaj dlatego, że to jest dość mocno skryptowana walka i ciężko by było ją w jakikolwiek sposób przepisać. Obecnie nie przyjmujemy. Przykro mi. Może inną radą. Na tak zwanej innej giereszce. Bot jak liga. To w sumie zabawne, bo ja nawet nie mam w tej chwili ściągniętego mumbota na kompie. Chcę, żebyście widzieli, że to jest jeden z tych bossów, których ni cholery nie potrafię spersekcjonować. Dajcie mi dowolny zestaw dusz, a ja i tak go nie spersekcjonuję. A, bo jego się tutaj atakowało jeszcze. Nie wiem, czy wydawało mi się, że on już teraz przychodzi do góry. Okej, teraz przychodzi do góry. Chyba tylko nie spaść. Ulala, to mi nie pykło. Powiem tak, ta walka jest bardzo, ale to bardzo skryptowana. Wiem, zaraz pewnie jest się stanie czerwony. Jak biedna wersja IC Tower. Nie, no tutaj jeszcze mamy przeciwników po drodze, IC Tower chyba nie było. Przynajmniej przypomniałem sobie. Okej, okay, to było bardzo niemądre z mojej strony i nie powinienem tego robić. Na górze byli. TF! Widać, kto był chujowym graczem. Okej, okay, nie mogę aż tak tego robić, bo stamina. A, bo on mnie trafia tym. Nawet nie do końca jestem pewien, czym on mnie tu dokładnie trafia. Tak te BH. Ciekawe, czy jakbym użył przedmiotu, który zadaje mi obrażenia. Jak mam mało HP, to czy bym umarł, czy bym nie zdjął do jednego? Ty no, spójrz, Krystian, miałeś rację! Widzisz, to ostatni ekran! S! Krabiszcze. Nie to co w Celeste. Ostatni ekran, kolegowie. Przedostatni ekran. Jeszcze tylko 5 przedostatnich ekranów i to będzie ostatni ekran. Przysięgam. Czy to kolejny rapier? Tak, jeszcze silniejszy rapier niż wcześniej. No przecież masz full HP. I know, right? Właśnie nigdy nie pamiętam, czy Melia są najsilniejsze, czy Ruby Ring. Mam jeszcze jedno miejsce na przedmioty. Przegapijmy jakoś tego Windinga.
No, wezmę. Czemu nie? I Hermiting. Hermiting był jakiś całkiem spoko, tego pamiętam. Albo i nie był spoko. Zwiększa inteligencję Mainta, zmniejsza o zauważalnie inne staty, więc chyba... Chyba go sobie odpuszczę. Czyli co, do wioski musimy wracać? Hello. Bo tak, tu nic nie ma poza skrzynką. Jeszcze trzy simy na przedostatnim ekranie. O nie. Nie, mówię, ja widziałem, jak wygląda Farewell w jakichś filmach na YouTubie i... Żałuję, że to widziałem. Zwłaszcza jak tam w pewnym momencie są jakieś takie idiotycznie długie te ekrany. W sensie, że wygląda, że nie mają żadnego checkpointa po drodze. To jest dla mnie najgłupsze. Krysoberyl. Czy gdzieś ktoś jeszcze może być? Tu nie. I tutaj ewidentnie też nie. Twój trudny. No, powiem tak, dla mnie sama ta mechanika wave dashowania pewnie była na tyle niekomfortowa do używania, że miałbym z tym problem, jak tako. W ekranie raczej wiele nie zrobię. W wiosce dopiero co byłem. Las jest jednym prostym korytarzem. A, czyli tu można wejść od drugiej strony. Okej. Okay. Mam moc Boga, anime i Patera po mojej stronie. Najlepiej. Na szczęście mamy łuskę, dzięki temu możemy przejść pod wodą. Moc Patera mnie nigdy nie zawiodła, przysięgam. Czy Bafomet nie miał jakie... Dobra. W sumie nieważne, jaką oryginalnie miał. Matki. Ależ to ma długą animację, jezu. Powiem tak. Wciskam przycisk i potem się nie ruszam. Dopiero jak Shanoa wstanie, to mogę jako tako się ruszyć. Znaczy, cieszę się, że leczenie i cieszę się, że to zadaje w cholerę, ale raczej nie jest to rzecz, z której chcę korzystać. Ciekawość, ile terapię teraz jest to? Chyba nie sprawdzę, bo nie umiem trafiać. Dużo. I Maxat. Szybko zjedz bąbelek powietrza. Nie, tu na szczęście da się oddychać pod wodą. Dzięki Bogu. Obecnie to było, jakby się nie dało. Tragedia po prostu. Nie umiem skakać? Umiem skakać. Jeszcze nie jeden, no aż tak źle. Tak, to było HP Maxat. Doskonale. Więcej HP-ków. Gani ma na tle silną zbroję, że nie powinienem ich potrzebować aż tak bardzo, ale patrząc na to, z iloma HP-kami zostałem na krabie, to nie będę narzekał na żadnego HP Maxapa. Kolejny Acerbatus. Może jeśli górą i dołem. Zdobojmy najpierw dołem, tylko zobaczę, czym jest ta zbroja. Gorsza niż to, co noszę. Pamiętajcie, srebrna zbroja płytowa jest znacznie gorsza niż jakaś zwykła sukienka. Kiedy Fashion Souls wchodzi komuś zdecydowanie za mocno. Więcej.
Czy ja tutaj powinienem po prostu wyłączyć na scale'a? Chyba tak. Włączyć go z powrotem? O nie! Jestem upośledzony. Nawet o tym wcześniej wspominałem, że mogę skakać do woli pod wodą. Panie i panowie! Aż wyrżnę głową w sufit parę razy, tak... Dla zdrowotności. Soma robił to lepiej. Wiem, no... Może jeszcze będę miał okazję robić to jak wujek Soma, ale... Na pewno nie w tej chwili. Wiem, co chcesz powiedzieć, Krystian. Nawet nie próbuj. Nie będzie nic klejone. Nigdzie. Jak klej trzyma pod wodą? Tego nie wiem. O mój Boże. Teraz czy to się... Tak, to się posypało ręcznie. A potem to trzeba będzie detonować. Jeszcze trochę. Jeszcze trochę. Jeszcze trochę już. Nie chciałem cię odsuwać! Jeszcze mogę? Dobra, teraz już chyba jest okej. Skrócik. Glif. I dwie skrzynki. Czym jest ten glif? Tak jest. Mogę przejść przez ściany w konkretnych miejscach. No nie pamiętam czym... Były konkretne miejsca DBH. Kojarzę, że to jest dość endgame'owy glif, więc... Raczej nie powinien być mi przydatny w tej chwili jakoś specjalnie. Michael Dracus on ktoś... A teraz wyobraź sobie, że masz trumnę jako łóżko. Niektórzy tak śpią. Wyobraź sobie, że masz klaustrofobię i każą ci spać do mnie. Dzięki. Łuk. Dziękuję za łuk. Nie przyda mi się, ale dziękuję. Sznycel. Ja zasnę śpiąc na boku. Ja właśnie odwrotnie, zazwyczaj zasypiam na plecach. Niektórzy się ze mnie śmieją trochę, bo bardzo często zasypiam w pozycji takiej właśnie jak w trumnie. Że z rękoma złożonymi na kasy piersiowej. I potem przychodzą do mnie tak rano i takie: ej, ale z nim wszystko okej? Okay? Tak, tak, wszystko okej. Okay. Dawaj glif. Nie pamiętam jaki masz glif, ale... I tak to dawaj. Czy prosi o zrobienie kanapki? Co masz dokładnie na myśli? Chyba coś tu mnie nie chrapie. Ja też nie... Dobra, nie... Nie będę mówił, że nie chrapie, bo... Są pewne granice kłamstw, które można uskuteczniać. Czy ktoś na tobie? No właśnie, nie byłem pewien, czy to masz na myśli. Nie, no ja doskonale wiem, że ja chrapię, żeby nie było.
Tu jest wyjście, jeszcze nie. Jest to za to całkiem niemała lokacja, ewidentnie. Na mnie tam narzekają, że chrapie. Na mnie nie mogą narzekać, że chrapie, bo mieszkam sam! Proste! Usłyszałem transformatów. Nie, nie, ja podejrzewam, że to ja chrapałem. Zwłaszcza, że mam do tego predyspozycję, że tak powiemy. Kwestia jest tego tylko, że mamy tak krzywą przygodę osobą i... przynajmniej kiedyś ja to już mi lekarze mówili, że to do tego typu kwestia? Że przez to mogę chrapać? O, Monika. A bo są zupy, im nie odkrywać. A bo ratowaliśmy jednego z wieśniaków. Albo raczej jedną z wieśniaczek. Dużo pierścieni. Zaraz posprawdzę, co one wszystkie dają. Oko diabła. O mój Boże, nie! Ta gra jest wystarczająco wolna! Wnoszę o zaprzestanie takich działań. Co jeszcze znalazłem? Nic tutaj raczej. No nie, tu nie. Pierścienie pytanie. Protecting mi zwiększa obronę jeszcze bardziej, tak żebym był jeszcze bardziej nieśmiertelny. Klamerkami we mnie rzucają. Podziwiam, że się nie boją, że wpadną w jakiś dziwny sposób, nie wiem, w oko albo coś. No ja mam nie swoje chwany. No nie, właśnie miałem mierzyć chwany. I czemu po raz kolejny dałem mi batkika? Ja nie chcę batkika. Nie potrzebuję batkika. Okej, tu już nie ma wody, więc będzie odrobinę zgrabniej. Na szczęście my jesteśmy tu tylko na chwilę, więc zaraz wracamy do naszych wspaniałych morskich przygód. Jak to było? Najlepsze wodne etapy? Go szurasa nie złapiemy. Ja nie wiem, czemu możemy łapać kota, a szurów już nie? Szury tutaj przyjaciele i powinno móc się adoptować. Teraz pytanie, czy tutaj w lewo już będzie wyjście? Bo jak tak, to jeszcze tam na środku, przy tej pointie mamy trochę do zwiedzenia niby. Moje siostra smaczy szczury. No co no, zwierzęta takie jak inne, tak? Jedni mają chomiki, inni mają jeże, jeszcze inni mają szczury, no co ja mogę powiedzieć. Chłopca rzuca. To było interesujące. Pierścień księżyca. I Rapidus Fion. To jest to, co myślę, że to jest? Oh boy. To jest dokładnie to, czego potrzebowałem w swoim życiu. Hotuje pleść. Jak to jest pleść? Pleść nie hoduje. Co ty, Kaspar jesteś? Ja nie wiem, jak można pleść nie hodować.
Ja dobra, tutaj przynajmniej te ryby pływają tam, gdzie powinny. Dusza czarnej pantery. No to jest chyba bliższe duszy czarnej pantery właśnie. O nie. Kolejna. Tak. Muszę jakoś... A, bo ja muszę to wyłączyć, mogę. W ten sposób. Zapomniałem, że tutaj dusza, która się aktywuje, nie trzyma, szczerze mówiąc. Co pan plecie? Warkoczyki bez warkoczyków? Ta dusza nie została, prawda? Nie. Goddammit. Dobra. Weź ty mnie powiedz, czy na górze coś jeszcze jest. Tylko to. Dobra, to teraz... Mogę od niego trochę dostawać, nic mi się złego nie stanie. Po prostu chcę bezpiecznie wydostać ten cholerny balonik. Okej, balonik wydostanę. Teraz jeszcze w prawo. W prawo! W prawo! Dobra, leć do góry. I tu powinno być... Okej, znaki zapytania? Mam nadzieję. Dobra, jest okej. Nic nie mam. Mogliśmy sobie skrót w ten sposób odblokować. To jest tylko teleport, więc nic ważnego tak naprawdę. Możemy jeszcze zobaczyć, co jest tutaj na górze potencjalnie, bo widzę tam jakąś skrzynkę. Żółty dżem. Ja teoretycznie dostałem ostatnio możliwość oddania do głosowania jakiegoś miejsca na Pokestopa, ale nie bardzo widzę koło mojego domu cokolwiek, co by się nadawało. I to jest ten problem. Bo chciałbym, naprawdę chciałbym mieć jakiegoś gyma bliżej domu, ale no... Raczej nie przejdzie. A chciałbym. Bo tak to najbliższy jest... też nie aż tak daleko, ale... Fajnie było po prostu mieć gym tak, że nie trzeba z domu wychodzić w ten deseń. Czy ta pseudopantera przychodzi między... Nie, musiałem ją zaraz odpalić. Nie wiem, gym odpowiadał wiosę obok. O nie, najgorzej. Co ja teraz dostałem? Moje buty. Czy to mi daje jeszcze szybsze chodzenie? Chyba nie. Nie, jest tak samo szybko. Tak długo jak mamy to odpalone. Co już chyba taka rezydencja wytkonowa. Uwierz mi, chciałbym, żeby tak działało. O mój Boże, moja mana. Czy to już ten moment, w którym po prostu unikam wszystkich przeciwników, bo zostałem przeklęty? Au. A i mogę teoretycznie ich unikać poprzez czasy. Kolejny wieśniak do uratowania. Sprawdźmy, mi też na źle działa. Cześć, Duch. Halo? Ja muszę aż tu wejść, żeby go ratować. Ewidentnie. Wniosek, trzeba kupić nową klawiaturę. Za 20 zł prosto z Catfooda. O, o, moje hapeki. Pozwolę sobie. Nie odważę się. Daj mi ten magnes. Ostatnio jak zrobiłem coś podobnego w Super Metroidzie, czyli przebiegałem przez kolce, to się soft... Znaczy softlockowałem. Nie softlockowałem się, bo mogłem umrzeć, ale wiecie o co chodzi. Idus. Musimy się ciągać klawiatury razem z laptopem. Znam uczuć, dlatego nie mam laptopa. Najprostsze rozwiązanie. A powiem szczerze, że na laptopowej mi się bardzo niewygodnie pisze generalnie. Ciężki jest, może być bardziej wytrzymały.
Gdzie jest Anna? To pewnie jeden z tych pająków, które wcześniej widzieliśmy, tych małych biegających. Tutaj on mi nie jest tam nic robić generalnie. Mamy wake, znaczy wake, bo nie wiedzą. Przyzwyczajenia do nazwania rzeczy, gdy inaczej niż powinno się je nazwać. To mam wrażenie, że jest miejsce, w którym nie powinno mnie być. Bo tutaj, jak widzicie, nie ma jeszcze tego. Nie ma jeszcze przejścia. I zresztą... Może by się udało z damage boostować co najwyżej. Bo tutaj raczej... Nie, ja to skoczę, nieważne. Tutaj się da wskoczyć. Easy. Aczkolwiek tego kamienia się trochę boję. Młoda czerwona. Lepsza czerwona czy żółta? Podetnę sobie peceta w internecie. Nie widzę problemu. Halo? Czy mermany są popsute graficznie, jeżeli nie są w środowisku z wodą, albo coś? Tam coś rzuca kamieniami, mi się nie podoba. Ryczek, a to nawet nie czwartek. A tutaj sobie może skakać trochę, może na górze. Może na górze nie będzie absolutnie kurwa nic, było warto. Sięgam. O. To chyba prawdopodobnie by mnie przekonało. Tak, spojrzałobyś na mnie i powiedziałoby ty kurwo. Dokładnie w ten sposób. Nie myślę sobie, że jakkolwiek inny. I czwartek kurwa. Zawsze gdzieś jest czwartek. Czasem taki, czasem inny. O. Kuby. Albo jakaś ich pochodna. Czy nie powinno mi wyświetlać ich nazw, prawda? Jak i bije? Czy to dopiero się odblokował jakiś bestiarz albo coś w tym desej? I potem muszę włączyć, ale to nie jest wielki problem. Ciekawe, czy można w ten sposób odblokować jakieś miejsce, w tym nie powinno mi być. Na pewno da się odblokować w ten sposób truciznę. Tak. Miecz topora. Co ja dzisiaj gadam? Najbardziej Griffin Axe. Podejrzewam, że tego trzeba jakiejś konkretnej kombinacji. Wow. Boję się ich. HP Maxa, to jest to, czego potrzebowałem. Zastanawiałem się właśnie, czy się nie leczyć. Na szczęście gra zrobiła to dla mnie. Nie jestem pewien, czy tu gdzieś oryginalnie nie było tych... to nie był Werewolf... Trolla się to nazywało bodaj? O Boże, znowu się dałem otruć! Bo wbiegłem pod rękę. Dobra, znam sobie spokój po prostu. Zresztą tu na górze chyba nic nie było specjalnego. Moje, zostałem mieć to coś... To brzmi jak miejsce, w którym powinienem być. Ja tylko zwiedzę to miejsce jeszcze raz, tylko tym razem z drugiej strony. Skoczyłem na inny kanał, próbując odpikać Discorda. Gratuluję. Przestańcie mnie przeklinać! Jestem przeklęty, jestem odruty. Nie da się żyć. Jak tu żyć, jak się nie da? Hmm.
Ja go po prostu leję. Powiedziałem, że ja go po prostu leję. Takich zrobiłem to wcześniej. Mogę, wydaje mi się, że nie opowiadałem o tym, ale niedawno u mnie w robocie był jeden bug zgłoszony, z którym dowody nie do końca mieli jakieś szybkie rozwiązania, a niestety rozwiązanie musiało nadejść szybko, więc znaleźli jakieś bardzo tymczasowe rozwiązanie, które było dosłownie topiskiem, że programista płakał, jak to programował. Biorąc pod uwagę, jak działa, to absolutnie się nie dziwię, że płakał. Ale działa? Działa. To najważniejsze. Trzy sekundy przed item. Nice. Masz przynajmniej godzinę w monetek. W takim razie. A nie pamiętam sobie dokładnie, jaki jest tam przejęcznik. Chyba co 8 minut jest jedna monetka? Nie, wydaje mi się, że się liczy. Co miałby się liczyć? O nie, nie! Ona chce mnie otuć. Znaczy nie otuć, tylko... przekląć. Tak, przekląć. Możesz się przestać być wytrzymała i fidget? Czy mogę nalegać, abyś się przestali być wytrzymała i fidget? Okej, nie mogę. W porządku. Ja się zaraz znowu dam przekonać. Znaczy nie, mi się zawsze wydawało, że jeżeli wstajesz Pokemona tu przed rajdem, to normalnie zaliczę, ale też nie jestem w stanie potwierdzić na pewno, bo bardzo rzadko mi się zdarza, że świeżo po rajdzie mi coś zostanie wbite, tak? Zresztą u mnie w większości wypadków Pokemony są w gymach tylko jak do roboty jeszcze. Volumina to... Jak to działa? Zobaczmy. Voluminato. Kulka, która podobno atakuje przeciwników. Zaraz zobaczymy. Jak dobrze atakuje. I ile zadaje. Nie zdaje nawet w miarę rozsądne obrażenia. A i też jest wyjście, tak swoją drogą. Do tej samej lokacji swoją drogą. To ciekawe. Czy chcemy zwiedzić tę całą lokację na tyle, na ile możemy? Tak, zwiedźmy ją. Lasy są okrągłe. Nie każdy las jest okrągły. Tak to by fair. Zawsze można mieć las, który jest dosłownie linią prostą. Tak bardzo ładnie wyciętą. Nie powiedziałbym wtedy, że to jest okrągłe. Ale może, po prostu się nie dam. Au. Na dół się da jakoś wejść. To ważne. Pewnie jakoś tam od tej prawej strony, jeżeli już. A przez całą mam na myśli tę stronę. O, a po tych ścian, w które można wchodzić. To wygląda zdecydowanie jak jedna z nich. Jest wieśnień do uratowania. Thanks. Eugene. O nie. Ektoplazmo, zostaw mnie! Jeżeli ona mnie przeklnie albo coś, byłbym bardzo niepocieszony, ale to naprawdę bardzo niepocieszony. Ale masz fajnego orba. Mam fajnego orba, ale ja nie chcę go mieć. To jest najgorsze. Mogę się im podzielić.
albo i nie mogę się nim podzielić. Wilkołak padnięty. Ej, spójrzcie, to kolejna z tutaj większych lokacji niż się spodziewałem. Dobra, Magnus, daj mi Magnus. Halo? Halo? Czy to jest potrzebny double jump? Czy to po prostu ja nie umiem rzeczy? Strasznie dziwnie wygląda. No bo jak tutaj się wpierdzie... To nie są kolce nawet. Co ciekawe. A tamtego się niestety nie mogę schwytać. Tam jest wiatr. Gdyby był wiatr, to mógłbym się w ten sposób bić, ale ja na wysokość nie wyrabiam. To właśnie o to chodzi najbardziej. Chyba, że... O! I tak, tu jest wiatr! Czy ja zdążę? Nie. Ale mogę tak to zrobić. Nienawidzę swojego życia. Bo teraz muszę... Generalnie chodzi o to, że muszę zacząć absorbowanie tego glifu jak najbardziej z prawej strony. Ha, czy to jest wykonalne? Bo ty tu jest coś... Ta, nowy set oddaje, tak? Prawie. Wydaje mi się, że to się da zrobić. Nie grałem. Ja grałem dosłownie tą jedną grę wczoraj, bo graliśmy. To było wczoraj czy przewczoraj? Można przewczoraj. O panie. Może... To jest jakaś myśl. Ale spodziewałbym się, że ten przedmiot po prostu spowalnia wszystko, włącznie z animacją tego glifu. Znaczy, absorbowania tego glifu. No. Znaczy, co najwyżej pomoże o tyle, że będę mógł to lepiej wytajmować, tak? Znaczy, teraz to przedmiot spowalnia, bo słyszysz nawet, że muzyka leci normalnie. Prawie. Nie da się. Znaczy. A nie ma też niczego, co mogłoby sprawić, że mogę stać tam w miejscu. Chyba, że to mi bucy. Czekajcie, jedna głupia bardzo rzecz. To nie przejdzie. Gdyby z magnesu się dało... To może jeszcze... Dobra, muszę zdjąć to cholerne oko, bo mnie już denerwuje. I...
chciałem założyć z powrotem Madness. Nie, bo generalnie wydaje mi się, że jeżeli odpowiednio się w ten sposób wybijemy i zaczniemy absorbować, to to byłoby wykonalne, ale nie. Nie, nie próbuję. Olać. Wrócę to innym razem. My tak raz bronią wtedy na silnie. Właśnie tak mi się wydawało, ale nie miałem pewności, więc nie chciałem mówić taką... Co do cholery? Co to za dzikie kombo? Czemu on mi tyle zdaje? Ona te włosy prawie na sesję się runę. Znaczy, no bo ona w ten sposób się runy, no, zjać prawdę. To, że ktoś ma inne sposoby ssania run niż ty, nie oznacza, że musisz od razu się kalować, okej? Okay? Tref. Tam była rozpiszczona ściana jakaś. Z syryjskim kirasem. To tutaj już nie wejdę na górę z kolei. Chyba? Bo tej grze się nie da damage postawać niestety. A nie mam też tych... Podrunić coś. Wow. Mogę po prostu przebiec, dziękuję. Bo nie chciało mi się z nim jeszcze raz użerać. Dobra, czyli tu w dół. Wydaje mi się, że tam... W prawym górze. Nie, w prawym... Inaczej, do prawego górnego i tak muszę przejść, więc... Po prostu tam przejdę. Platynowe zbroje. A, bo tam jeszcze było znów, tak, ja po to szedłem. Nie, czasem mam taki dziwny, trochę głupi zwyczaj, że nie mogę po prostu przejść paru kroków bez tego, żeby spojrzeć na mapę. Zauważyłem to zwłaszcza jak Metroidę ostatnio przechodziłem, że... Przeszedłem jakiś, nie wiem, ekran, może dwa i takie... Gdzie ja miałem iść? I tylko, make mapa, i tak co chwila, make mapa! Napis? Nie, to może to od tej strony się da przejść prosto. A rzeczywiście, od tej strony się da przejść. Nie, żeby mi to cokolwiek dawało, ale dać się da. O mój Boże, nie. Nie! Oszukali mnie. Mam dziwne wrażenie, że powinien mieć w tym momencie double jumpa i jakiegoś powodu go nie mam. Okej. Nie, dobra, wychodzę stąd tędy po prostu. Będzie szybciej. Ale to dusza daje tak przyjemną mobilność. To jest czasami problem z anomalizerami, że ciężko potem wrócić do takiego, powiedzmy, normalnego przechodzenia czegoś. Człowiek przyzwyczaja się do jakichś wygód i potem takie... Ej, a czemu ja tego nie mam? Misty Forest Road. Co nas tutaj zaskoczy? Kolejne latające ryby! Chwila bociki. Ja dostał jeden z fizycznych ataków. Co to za kotoczłek? To nie był koto człowiek, to była koto dziewczynka. Mrał. Największy sen każdego fana anime. Koci dziewczynki. Rubina. Barbecue z zabójczej ryby. Gdzie ono jest właściwie?
Tak, ale jak patrzę, że ten Final Fantasy jeszcze 2 to w ogóle bardzo pożywny. 648 HP. A tutaj było coś tam ślepe. Nie tak źle, mogło być lepiej. Dobra, to widziałem Magnes, ale powinniśmy się obejść bez niego, bo mamy Lapidusa. Podkreślam, powinniśmy. Chociaż ewidentnie gra próbuje mi mówić, że chuja się znam. A ja udowadniam, że ona chuja się zna. Gro, proszę cię, kto wie lepiej, ja czy ty? Szanujmy się. Wiadomo, że gracz wie lepiej. Zwłaszcza w kwestii tego, czy chcesz go zafiło, czy nie. Wtedy zawsze gracz wie lepiej. Nie mówicie mi, że jest inaczej. Jakaś fajna dusza? Nie wiem, czy fajna, ale jakaś na pewno. Superior Shield Glyph. Wyobraźcie sobie używać tarcz. Dlaczego miałbym? To pewnie będzie jakaś kusza albo silny łuk. Coś, co już mieliśmy, to na pewno. Daj mnie Pariesa. Paries plus. Powiedz mi, co jest po drugiej stronie. Halo? A! Jezu! Zapomniałem, że Paris pozwala chodzić też pionowo po ścianach. Czym ty jesteś? Wygląda jak topór. Zwykły topór! To dobrze, bo już mieliśmy potężny! Czy on zadał mi właśnie więcej niż to stałe przewidy? Wow. Okej, odrobinę się ich boję, ale tylko odrobinę. Coś fajnego? Wygląda jak jakiś fajny miecz. To na pewno będzie fajny miecz, prawda? Właśnie miecz czy lanca? Lanca. Właśnie tak po filmie, to może być lanca. A wszystko umarło. Możemy iść na... Lej, jak tylko zmienię glify. I o ile przeciwnik da mi wyjść w ogóle z tej ściany? Co ewidentnie nie jest oczywiste. Okej, da mi wyjść ze ściany. Trochę mi to zajęło, ale... udało się, to najważniejsze. Nie za dużo was tu? Zapomniałem już, że Eklezja była taka czwartkowa. Jaskinia szkieletów. Mając flashbacki z Dark Soulsów, ta lokacja nie powinna być przyjemna. Miejmy nadzieję, że będzie przyjemniej niż w Dark Soulsach. Szkielety z Dark Soulsów jedynki, to jest dopiero masakra. Już nawet pali licho rzeczy typu bomby i skeletony, ale nawet te głupie... Halo? Te duchy się strasznie rozciągają. Im dłużej w to gram, tym bardziej sobie myślę, że ta gra byłaby dobra na jakiś oktober, a nie na november. Pala glyph tylko. To są robociki, robocikami się nie przejmuje na razie. Iść w lewo czy w dół? W lewo. Najpierw pójdźmy w lewo. Kolejna wieśniaczka do uratowania. Okej, czyli pewnie ta dziewczynka będzie chciała, żebyśmy jej koty ratowali!
Gdyby to mnie zabiło, tak że nie miałbym czasu na reakcję, byłbym bardzo smutny. Pieśń Wisielca. Co robi Pieśń Wisielca? Ciekawe są jam squeaky. Ech. Ten wygląda spoko, ale jednocześnie... Nie jestem pewien, czy te pieśnienie zależały od czasu JRL, czasu w grze, czy jeszcze inaczej. Mogły zależeć od czasu JRL, szczerze mówiąc. Bo przecież teoretycznie DS ma zegarek budowany. Nie, wróćcie to... Czy... Ja chcę pytać o tego Totolotka? Właściwie to... Czy nawet jest sens prostowania Totolotka? Jako tako? Wow. To złoty Baphomet. Daj duszę. Znaczy glif. Bulgur. No tak, tam na dole coś było, nie? To tak głupie dekadabia. Tutaj nikt nie dostaje za ataków fizycznych. No tu nic nie ma. Zombiaki niestety nie umierają na hita. Shield Helm. Czyżby to był jeden z tych, który pozwala na Young Glyphę? Tak, Glyphy on Shield. No tak, nawet. O, Tosik. A co tutaj trafimy? Zobaczmy. I will take your shadow. Blackmore? To jeden z endgame'owych bossów! Bardzo mi się nie podoba. Obrażenia, które dostajemy, są relatywnie niskie, głównie dlatego, że mamy dość silny sprzęt. Wow. Aczkolwiek bardzo bym chciał sobie przypomnieć, jak się z nim walczyło. Zwłaszcza, że walka z nim w lokacji, która nie jest tak oświetlona, jak jego oryginalna. Nie należy do bardzo przyjemnych rzeczy. Prosto unika jego ataków. I know, right? Dostałem za 70. Nie podoba mi się to. Zwłaszcza, że boję się przez to swoje hapeki. Tak na dłuższą metę. Czy jego dało się przejść z drugiej strony? Nie. Może da to zejść tak. Nie, zresztą zdaje obrażeń. Aż to nie oszukujmy się, jest to endgame'owy boss, tak? Więc to, że zdaje endgame'owe obrażenia, powinno być jak najbardziej zrozumiałe. Teraz... 2, 3. Dobra. Tylko tego ostatniego powinienem lepiej unikać. Zostałem się... O, o. Hapeki, hapeki, hapeki... Nie odejmij! A drugie pytanie. A co dwa tusy? Jakie miały... A, nie sprawdzę, bo nie mam tego. Au. Jezu. Wow. Najgorsze jest to, że jak na to w tym momencie, gdy go znajdujemy, to on wciąż ma bardzo dużo HP. Ale na szczęście już padł. Endgame'owe obrażenia. 9. Mam silny sprzęt, okej? Okay? Nie chcesz mi dać czegoś fajnego w zamian? Kolego? Może jednak? To nie było nic fajnego. Wracaj mnie do dopiera. Fajne rzeczy? Taka się popsuje, jeżeli wezmę dwa glif naraz. Kluminatio. I... Marcel. Dziennikarz. To ten, który produkuje bardzo pożywne gazetki.
Będę musiał go zapytać, czy ma jeszcze jakieś smaczne rzeczy. Tacy się moglibyśmy zwrócić do wioski i zobaczyć, czy mają coś fajnego na sprzedaż na przykład. Got any good stores? Opowiadaj. A, dostaliśmy aparat. Muszę znaleźć Cave Sola. Jeżeli znajdę Cave Sola, to będzie fajnie. Jeżeli nie znajdę Cave Sola, to będzie mniej fajnie. Ale póki co ich nie widziałem i całe kurwa szczęście, bo Cave Sola w tej grze są te. Skinkę? Jasne. Niestety bawełny do tej pory też nie widziałem, więc tego questa też nie zrobimy. Right. Czy iron ore? Nie mam. Right. How is it? Dosłownie nikomu nie mogę questów zrobić! Chciałbym! Naprawdę chciałbym pomóc tym biednym wieśniakom, ale nie mogę. Nie zaciera ani jej mama, ani jej brat. Hey there. Excuse me? A! Moja mama wróciła, ale mój brat nie. Czy ja źle przeczytałem wcześniej? Aż nie jestem pewien, czy ja po prostu wcześniej źle przeczytałem, czy... Czy ona najpierw powiedziała, że jej matka nie wróciła, a potem powiedziała, że wróciła? Da, powiedz mi, co masz na sprzedaż. Hey, want to buy something? Same odnawiacze tak naprawdę, przynajmniej w tej części. Cyknowa sukienka. O nie, o nie! Nie, 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 nie. A czy to jest pieśń fajny, jeżeli ma się skilla, jak wszyscy wiemy, nie ma skilla. Come back again. Tak, dlatego kupiłem dwa. Nie pytajcie. To jeszcze raz, bo miałem sprawdzić sobie. A, to było to. Okej. Okay. Mogę sobie posprawdzać różne kombinacje. Spicy. Podejrzewam, że też po to jest tutaj ten generator serduszek tak naprawdę. To jest ta kosa dziwna, śmieszna. Maria aż się robiła to samo. Sekare pewnie zrobi to samo. Hasta. Też. Czy każda będzie za serba to sędzia tak samo? Zaraz zobaczymy. Arkus. Też. Arkus też, więc zakładałbym, że tak. Torpor? Torpor robi po prostu Hadoukena. Skutum też robi Hadoukena. Pominaty już sprawdzałem. Bati? I gra kaszuje. Nie. Gra nie kaszuje, ale... Nie sprawdzałem jeszcze tych rzeczy. Czyli pewnie tak samo będzie działał ten... nie Ignis, tylko... ten drugi Fall. Fall Grando. Yep, Hadouken. Nie kojarzysz tej części, to the fun game. Why? Okazja normalnie wyszła na DS-a. Ashen G Doctor is Team. Jeszcze nie wiem. Aż mi się znudzi standardowo. Aż podejrzewam, że jeszcze trochę... Jakoś niekoniecznie dużo, ale jeszcze trochę zrobi i będziemy kończyć. Dobra, to jest tylko World. Czyli będziemy mieli kolejny wspaniały wodny etap. W jakim roku? Jakoś końcówka XIX wieku mam ochotę powiedzieć? XIX albo XVIII. Na pewno po symfonii. Okej, gra wygana. Nie potrzebuję nic więcej jak Nitesco.
Znaczy nie, generalnie bardzo lubię używać Nitesa. Aczkolwiek podejrzewam, że w tej chwili może jeszcze nie być tak silny, jakbym chciał. Ja i Tesco to jest coś, czego używam prawie zawsze w, jako takim endgame'ie. Głównie dlatego, że to jeden z silniejszych glifów, raz, że multi-hituje, dwa, że sam jeden hit zadaje w miarę stanu obrażenia. Nie jestem pewien, czy też nie ma jakiegoś odpowiedniego żywiołu do radzenia sobie przeciwnikami. Stefani. Czy to jest coś na głowę? Tak. Większy atak, mniejsza obronę. Czyli taki bardziej ofensywny, powiedzmy. I to ofensywę widać zdecydowanie. I tam dole coś jeszcze jest. Niestety. A kupię pytanie, jak działało Nitesco z Nitesco? Bo chyba miało coś fajnego. A, czyli Nitesco z Nitesco to po prostu większe Nitesco. Ring of Tempest. Ring of Tempest. Zwiększa mi granie wszystkie etapy. Test? To jest Kamelman na szczęście. Więcej serduszek! Przysięgam, Nitesco to jest bardzo zbalansowany glif. Chciałby się wręcz rzec, że jest to glif balansu. Mizzling. Czym ty jesteś, Mizzlingu? Staty zwiększają się zależy na siebie, jesz się kasy, Kroman. A że jak wszyscy wiemy, jestem biednym człowiekiem, to gówno mi da. I tak wiem, że zwiększą mi staty, ale podejrzewam, że nie na tyle. Albo nie na tyle dużo, na ile bym chciał, bo. Chociaż w sumie. To niedobrze mogę po prostu założyć. No bo Ring of Tempest założę. Ta, tu, tu. Zostaw mnie jak to plazmo, nie chcę mi się z tobą użerać. Najlepsze jest to, że Nitesco mimo swojej siły zużywa naprawdę mało many. Pomyślelibyście, że taki glif będzie bardzo szybko się przejadał przez moją manę, a jest wręcz przeciwnie. No spójrz się. Ja nawet nie zużyłem na to samej energii. Link of Zawaldo! Mniejsza zużycie ma... Kama. Takich rzeczy się nie mówi. Dobra, jakieś bosidło. Na co cofimy tym razem? Potężny pierwszy boss. Donut. Original content donut steel, jak to mówią. Podobione, S. Co nie mogę zrobić coś zabawniejszego, ja tak to pomyślę. Ale to już po fakcie. Przypomnijcie mi proszę przed następnym bossem, że wspominałem coś o tych, o deflingach. Żeby nie było tak, wiem, że to nie jest bezpieczne rozwiązanie, ale... Ale to Nitesco zadaje mało, o, to chciałem powiedzieć.
Kolejny wieśnik do uratowania. Ja nie, jeżeli chcemy dobry ending, to musimy uratować wszystkich. Więc trzeba będzie jeszcze ich poznajdywać. Jak on oddychał? Może potrafi oddychać pod wodą. Nie wiem, w czym jest problem. Bo co, pod wodą się oddychać nie da? A my to co? O Jezu, wyszedłem. My jakoś też oddychamy pod wodą, a on nie mógł. I Bicho zaraz pytanie, chwilę, jak my oddychamy pod wodą? Odpowiem wtedy, że to logika gier wideo i proszę nie kwestionować gówna. Ale bym w tej chwili nie pogadził jakimś double jumpem, wiecie? Spirit Hammer Cliff. Los protagonisty. To też jest opcja. Helm topora. Mam wrażenie, że nie pierwszy. Siedlisko giganta. Mnie szybko nam idzie. W dużej mierze chciałbym podziękować za to temu glifowi. Do szybkiego zapierdziania. Ciągle impresja zostaje. No co no, może... Może z jakiegoś powodu potrzebowali uczyć się oddychać długo pod wodą. Albo ten. Albo na przykład jak zostaje zakłócić w ten kryształ, to mogli sobie każdowo oddychać. Albo nie potrzebowali. Oj. Nie podoba mi się to, co widzę. Kategorycznie nie podoba mi się to, co obecnie widzę. Bo nie widzę tutaj nic, od czego się mogę zmagnesować. Zostaw mnie. Glipchy tworzy kamienie. Dobre mienie, perły, kamienie. Gdzie on jest? Kubus. Kubus, kubus. Niestety nie są kamienie, na których można stać, więc... Jak widać na załączonym. To zresztą z tego skojarzenia na Nomizery miały raczej pisane, że nie powinny wymagać od gracza farmienia i że dusze wymagane do progresu... Jako tako... są normalnie do znalezienia, a nie jako dropy? To oznacza, że powinienem ją gdzieś pominąć. No co, czas szukać, gdzie jej pominąłem, co nie? Joy. To co, od początku. W Eklazji raczej nic nie pominąłem, bo nie miałem gdzie. W relikach nie widzę, żebym miał coś do double jumpa. Żeby nie było, w najgorszym, takim absolutnie kategorycznie najgorszym wypadku, mogę zawsze włączyć ten generator seedów i zobaczyć, gdzie mi to się wyrandomizowało, ale mam szczerą nadzieję, że nie będzie takiej potrzeby. Tutaj nie widzę żadnego miejsca. Nie, dobrze mówię, tu nie widzę miejsca. Dalej, gdzie ja dalej szedłem? Na tej wyspie jedyne przejście było tam do góry, gdzie też potrzebowałem double jumpa. Tutaj jest wszystko odkryte. Tutaj coś na górze mogło być, potencjalnie. Śmiem wątpić, ale sprawdzić nie zaszkodzi. Biorąc pod uwagę, że to szybka przebieżka górą, to...
Dobra, jeżeli nie tu... To jest jeszcze tam jeden ten piksel na dole, do zobaczenia. Na szczęście odblokowałem sobie parę skrótów, więc będzie... Powinno być nieco szybciej. Łódeczka. To nawet nie łódeczka, to dość spory statek. Będę mi powiedział, że to byłby galeonik, a nie łódeczka. Dobra, spróbujmy tędy. Teraz trwa duża łódeczka. One is not like the other. Tutaj nic nie było. Nie. Czy to tak? To samo? Nie, to FPS-y pod wodą. Podwodne przygody dla FPS-ów, moje ulubione. Okej, czyli tutaj ewidentnie też nic nie ma. W górach? Niby jest parę pikseli, których jeszcze nie odkryłem, ale nie powinno double jumpa w nich być. Zobaczmy. Ha? Nie chcę pytać. Ironicznie nie chcę pytać. Dobra, czyli tu nie. Jeszcze tutaj na dole zobaczyć. Au. Czyli teoretycznie tutaj, tylko jak tam się dostać? Nie uważacie, że dostaję ode mnie za dużo obrażeń? Jak na to, ile mam HP? Już nie wiem, że wypadałoby zacząć uważać na to, jak się obrywa. Więc to też nie będzie to. Chyba z jakiegoś dzikiego powodu w skrzynce byłaby... Byłby glif. Ale no nie spodziewałbym się. Właśnie. Dobra, czyli tu też nie. Powoli kończą mi się miejsca, w których może być double jump. Powiedzieć, że jestem z tego zadowolony, byłoby wielotnym kłamstwem. Zwłaszcza, że mam już sporo fajnych rzeczy, które chciałbym mieć, więc by było w takim miejscu skończyć nam. A fakt, że tutaj na wejściu może mnie ta głupia dekarabia spotkać, to bardzo niefaltowna rzecz. 16 widów. To całkiem... Kurcze! Kurczone. To całkiem dużo. I bardzo się cieszę, że sporo osób przyszło na mój powrót. Dobra, niestety muszę to teraz obejść dookoła, albo wrócić się biletem do wioski. Bo czemu nie? Dobra, czyli jeszcze raz. W górach nic nie widziałem więcej. Tutaj nie widzę, żeby coś było. W jaskini zwiedziłem tyle, ile się dało. Mamy zagwozdkę! To nie radiant. Wow!
Cóż to za szkalonek na mainstreamie? Spróbuję czas to wrócić. Wtedy. Windpulsy nie zwiększają mi wysokości skoku raczej. A nie. No więc spokojnie śmieję się, żeby nie było. Głupie pytanie w sumie. Domyślam się, że to tak nie zadziała, ale... No nie. Pieśnień jakie zwiększa? Nie, pieśnienie są o statystykach naprawdę tylko. Hackman pozwala mi szybciej się recoverować ze skoków, ale to tyle. A tej też nie widzę, żeby cokolwiek było. Nie no, już było sporo miejsc, gdzie mi się wydawało, że powinien być ten double jump dostępny, a go nie mieliśmy, więc... Mam wrażenie, że po prostu gdzieś go musiałem pominąć. Wiecie co? Żeby nie było, że jestem kompletnie imbecylem. Imbifold był idealnie na samym początku gry. Nie, to jest Meliarkus. No nie. Znaczy sam fakt, że udało mi się tutaj w magiczny sposób coś pominąć, też mnie nie pociesza. Ale wiecie o co chodzi. To wciąż nie jest double jump. Halo, dajcie mi mojego double jumpa. Chcę podwójnie skakać. Generalnie, jeżeli dobrze myślę, to double jump powinien być właśnie w tego typu statui. Barlow nam daje różne rady. Tutaj cały czas się kisi, bardzo grzecznie, kulturalnie, trumna. Wiosce? Nie wydaje mi się, żeby był gdziekolwiek, żeby było miejsce gdziekolwiek. Potrzebuję sadgę. Tak naprawdę to nie potrzebuję sadgę, ale... Dobra, czyli w wiosce nie wydaje się, żeby coś było. Na ścieżce! Przebiegniemy ją na Hama i będziemy wypatrywać, czego mogłoby być. Moją absolutnie ulubioną częścią musi być to, że jak mam Nintesco, to mogę robić dosłownie to, co teraz robię. I tylko czasem sobie zerknę, czy na pewno nie wypadła gdzieś jakiś... Oduchowo nazywam to duszami. Za dużo ostatnio oglądania Usylika w Ari. Zwłaszcza, że no siłą rzeczy to działa w bardzo podobny sposób. Dobra, czyli to nie widziałem nic takiego. Stąd przechodziliśmy do Midnight Season Island. Tu walczyliśmy z Albusem, tu są światła.
Więcej świateł. Okej, okay, to wcześniej się pojawia. Już myślałem, że podłoga się odwala i byłoby nie przykro. Tutaj wydaje się, że bez różnicy jest, czy idę górą, czy dołem. Blastem właśnie dla mnie chyba najbardziej przypominają Eklezję teraz, jak o tym myślę. Jeżeli chodzi o samą taką estetykę i w ogóle. Nie wiem, czy też mieliście takie wrażenie. Czy to czegoś nie było? To będzie double jump. Nie, to będzie kasa. Haha. Dziękuję. Jestem miałem nadzieję, że to będzie double jump, żeby nie czuł się jak idiota. Ale to nie był double jump niestety. Tutaj nie skoczę, bo potrzebuję... Well, double jumpa! Nie, ale serio, zastanawiam się, gdzie ja go właśnie nie mogłem pominąć? Tak... Naprawdę, bo żadne miejsce mi nie przychodzi specjalnie do głowy. No mówię, no z tego co pamiętam, na domajce nie powinien wciskać się dusz koniecznych do przejścia jako drobu. Tak, dusz. Tutaj też nie bardzo widzę miejsca tak naprawdę, gdzie jeszcze to może być. Bo akurat to część widzimy w miarę dokładnie. To na dole była ta głupia dusza tego... Młotka bodaj? Więc nie. To co, będzie pixel hunting chyba robiony? Moje ulubione. Albo co gorsza. Ja zakładałem, że ja go pobiję. Nie, to jest oto jeden po prostu. Dobra, latarnia. Na wszelki wypadek. Ups. Tu było wyjście, to nie. Na górze chyba też sprawdzałem, z tego co pamiętam. Dusza młota. Czy wasze narzędzia mają duszę? Bo moje jak najbardziej. A czy wasza nowa gra od Atlusa ma duszę? Moim zdaniem to jest taka persona bez duszy. Te recenzje są wspaniałe. Zwłaszcza jeżeli człowiek chce się pośmiać. Zaraz umrę. Wziąłem liberum veto. Przykro mi? Gdzie stanie? Jeszcze chciałem pytać, czy to jest co? To zdjęcie, którego oczekiwał. Ej, dużo kasy. Bo tutaj nie było tego nigdzie, prawda? Nie jestem stwierdzony. Dla niego nie mam materiałów. Znaczy, nie wiem czy wszyscy, ale widziałem już sporo recenzji, które porównywały właśnie w SMT do persony na zasadzie, że to jest coś innego i przez to gorszego, czy coś w tym desen. Że nie ma tak angażujących postaci i w ogóle bla bla bla. Znaczy, bardziej mnie zaciekawiło to, że
Część recenzentów twierdzi, że SMT5 ma gorszą muzykę. Gdzie zazwyczaj SMT mogło mieć inną muzykę, ale wciąż bardzo dobrą, tak? Więc w momencie, kiedy nagle się pojawia opinie, że ta muzyka jest gorsza, to zastanawiam się, czy rzeczywiście tak jest, czy kiedy był. Dobra. Zejdźmy pod wodę jeszcze raz w takim razie. Bo tak, na górze już sprawdzaliśmy wszystko. To na pewno. Więc powinniśmy zejść na dół i zobaczyć, czy tam czegoś nie pominąłem jakimś cudem. Nie no, oczywiście już to jest kwestia preferencji i... Jeżeli ktoś mi powie, że no dla niego Persona jest lepszym doświadczeniem, no to spoko, tak? Tylko... Dziwne jest moim zdaniem stwierdzenie, że przez to, że to nie jest Persona, to jest gorsze, tak? To jest dla mnie takie... Ech. Babuszka. Dobra, dajmy najpierw na dół. W skrzynkach na pewno nie mogą być wszelkiego rodzaju glify, więc tymi skrzynkami się na razie nie przejmuję generalnie. Tutaj też mi się wydaje, że sprawdzałem, że nie było. Czuję vibe z SMT4. No to... Pamiętaj, tak, jak dla mnie czucie vibe'ów z SMT4 to duży pozytyw. Bo SMT4 miało dobrą muzykę, nawet jeżeli nie do końca odpowiadającą moim gustom, tak powiem. Cenię na bardziej pianos. A widzisz, tacy ludzie piszący esencje nie robią tego jedynie nic, mówią to w 100% serio. Okej, okay, tu też nic nie było. Czyli tak, lewą stronę tej lokacji mam zwiedzoną tak naprawdę. Zresztą na wszelki wypadek, jakby coś naprawdę dziwnego miało się zadziać, to się upewnię, czy ten... Czy nie powinienem przy którymś wyjściu. Nie wiem, ja generalnie wstrzymuję się z czytaniem recenzji, szczerze mówiąc. Wolę po prostu zaczekać i samemu ocenić. To nie jest tak, że przeczytanie recenzji nagle sprawi, że będę chciał mniej lub bardziej zagrać. I tak wiem, że planuję kupić sobie SMT5, kupić je na premierę i grać praktycznie od dnia premiery, wziąć sobie wolne w robocie po to, żeby móc grać się w dniu premiery w SMT5. I jedyne, co mnie może powstrzymać, to fakt, że dostałem trochę dodatkowej roboty tłumaczeniowej, przez co będę miał trochę większy zapierdol, ale to nie dobrze, mogę po prostu się postarać, żeby przerobić to zanim SMT5 wyjdzie. Będzie to ciężkie, ale pewnie da radę. Na Switchu. Ja jeszcze nie kupiłem, bo cały czas naiwnie liczę, że uda mi się dogadać z modelami. Aczkolwiek idzie im to bardzo topornie i chyba niedługo im napiszę maila, że stracili klienta. Jeżeli chcecie, to mogę bardzo pokrótce opowiedzieć, w czym tkwi mój problem z modelami. Jeżeli nie, to nie muszę. Proszę o wyjaśnienie i opinię. Generalnie sklep modelowy, owocowy, jak zwał, tak zwany modele.
Steambook.net. Miał swoje ofercie SMT5 wersję z Steambookiem. W cenie bodajże 209 zł, coś w ten deseń. Wiedziałem, że no, cena jest niska. Aż zaskakująco chciałoby się też. Zwłaszcza jak na to, że mieli Steelbooka. No to na wszelki wypadek tam jeszcze wysłałem zapytanie, czy to na pewno wersja z Steelbookiem za te 209 zł. Tak, tak, wersja z Steelbookiem za 209 zł. No to spoko, tam chwilę pogadałem z konsultantem. Próbuję przejść do złożenia zamówienia. Czy próbuję dodania do koszyka? Nie pokazuję mi jeszcze produktów, niedawno do koszyka. No to co? Bardzo grzecznie i kulturalnie pytam, o co właściwie chodzi. Produkcja tylko tak widniał na stronie, że jest dostępny. Więc nie powinno być absolutnie żadnego powodu, żeby miał nie mógł go kupić. Pan powiedział, że tak, tak, my wiem, mamy błąd w systemie. Jutro zostanie wyjaśnione. Nie ukrywam, błąd został wyjaśniony następnego dnia. Produkt przestał być dostępny. O tak po prostu. Ewidentnym błędem było to, że produktu nie było, więc stwierdziłem, że no, dopytam jeszcze, czy na pewno o to chodzi. I gdzieś od tygodnia próbują wyjaśnić, o cholery właściwie tam chodzi. A, bo ja miałem manę. Przy czym, no, jest też oczywiście ten problem, że z edycją steelbookową nie mam tak naprawdę żadnej, ale to żadnej pewności. A, o te kolce. Nie mam żadnej jako taką pewności, czy ona przyjdzie tego samego dnia, tak? Więc teoretycznie cyfrówka i tak jest lepsza, i tak jest lepsza. Nie oszukujmy się. Okej, to jest Dominus. Ale Dominus nie daje mi specjalnej mobilności. Au. Że ja robię niemądre rzeczy? Że mam 18 HP? No także gdzieś tam po cichu jeszcze liczę na to, że może jednak będzie, ale prawdopodobnie skończy na tym, że po prostu kupię cyfrówkę od Nintendo, no. No bo nie widzę innej opcji w tym momencie, no. I szczerze mówiąc, po prostu wolałbym, żeby oni powiedzieli, no niestety okazało się, że ten produkt był już wyprzedany. Przepraszamy za istniałą sytuację, nawet bez przeprosin, po prostu, że no produkt został wyprzedany i nie został zaktualizowany na stronie, tak? No dobra, no rozumiem, zdarza się. A oni mi gdzieś od tygodnia próbują kręcić i nie są w stanie wyjaśnić sytuacji, no to o cholerę chodzi? Nie rozumiem. Znaczy, ja nie mam wrażenie, że jestem jakiś taki pociębiony gdzieś już tygodnia, ale teraz to bardziej takie zaschnięcie w gardle niż cokolwiek innego. Trochę, jakkolwiek źle to nie zabrzmi, odzwyczaiłem się od dużej ilości mówienia. Więc teraz jak mam streama, to nie powiem, że ciężko, ale zaschnę w gardle po prostu o tym, nie? Nawodniajcie się, I know, right? Mam obok kubek wody, ale muszę chyba wypić zdecydowanie więcej niż jestem w stanie nas przytrafić. Tak, tak, oczywiście. Proszę pana, panu nie pójdzie żaden SSD, musi pan kupić od nas promocyjnie i cenie 3 razy wyższe.
Znaczy ja mam tyle dobrze, że w tym miesiącu daje mi te dodatkowe zlecenia, przez co będę miał dodatkowe ileś tam SS złotych wpłaty, tak? Więc mogę sobie zarówno pozwolić na Pokémony, jak i na SMT bez problemu. Bo tak naprawdę moja normalna wypłata mi starcza na to, żeby móc sobie coś tam kupić w trakcie tego. W trakcie miesiąca i coś tam jeszcze odłożyć, tak? Moje HP-ki. Więc o to akurat jakoś specjalnie się nie martwię. A w tym miesiącu po prostu mogę sobie spokojnie kupić jedno i drugie, jeszcze trochę zaoszczędzić. Gdzie to jeszcze może być? Że tam na gałęzi gdzieś? W następnym pokoju? Nawet bym się nie dziwił trochę. Nie dziwiłbym się też, gdyby był gdzieś za jakąś ukrytą ścianą, której nie odkryłem jeszcze. Albo jeszcze lepiej! Wiecie, co było najlepsze? Tak absolutnie najlepsze? Właśnie nie, to był czerwony glif, to raczej by nie mogło być. A ja chciałem powiedzieć, że gdyby się okazało, że ten czerwony glif, który jest tam do zdobycia w tym pokoju z wiatrem, że to jest coś, co pozwoli mi tam przejść dalej. A co jeżeli to były skrzydła? Przysięgam, jeżeli to są skrzydła, to będę bardzo zły, niepocieszony i w ogóle zdenerwowany. Tutaj była zwykła skrzynia. Nie no, nie wydaje mi się, żeby tutaj coś było. Zwłaszcza, że mam przecież odkrytą mapę. Wydaje mi się, że jeżeli też by tu miało być, to bym to znalazł. Ja wejdę sobie i zapiszę. Tu nic nie ma. Tak się sobie zastanawiam, jak się legitnie robiło tamten pokój. Czy ktoś kojarzy może? Bo ja w tej chwili nie do końca. W sensie ten, gdzie jest wiatr. Pieniądze! Potrzebne przedmioty bez zmian. Znaczy, generalnie ustawienie działa tak, że przedmioty powinny być normalnie dostępne, więc no... daj mi to. Tak, blisko. Nie, to było zombie. Chcę się zabić. Tyle męczenia się po zombie. Wow. Nawet nie wiem, co powiedzieć. Było warto. Nie, nie było. Jedyne, co mi jeszcze przychodzi do głowy, to że gdzieś tutaj może być ściana jakaś po lewej. Ale też nie widzę za bardzo gdzie. Albo po prawej.
No, spójrz, ani tu, ani tu nie ma tak naprawdę. No dobra. Gdzie to cholerstwo może być? Wrócę do wioski, się wyleczę. Czekaj się, okej. bo tak, tutaj na pewno wszystko sprawdzałem. Wszystkie domki i tak dalej. Nic nie pominąłem. Jeden domek. Drugi domek. Trzeci domek. Góra trzeciego domku. Czwarty domek. I dół czwartego domku. No nie. Cześć, Katarzyn. Gdzie mnie jeszcze nie było, tak żeby ponownie wtarlić? W monasterze? To jest gift tarczy jakiejś? Ep! Po prostu zwykła tarcza. Halo? Czemu lewitował? Tak się nie godzi. Nic nie ma, prawda? No nie, to coś się nic nie ma. Tu nie ma nic niszczonego. Mogę tylko kiepskie zdjęcie dostać. Tu jest pokój zapisu. Tu nie wydaje mi się, żeby cokolwiek było. Ale sprawdzę na wszelki wielki. Mocha Eclair. Znaczy była ta skrzynka, ale to raczej nie jest coś, czym się powinienem przejmować. To już zgarniałem. Prawda? Tak, to zgadniałem, więc nawet nie ma sensu do tego powtarzać. Nie mam też możliwości jump kickowania. Kick jumpowania. Jezu. Więc tak, tutaj ewidentnie nie umiem korzystać z magnesu. Na szczęście bardzo sobie przypomniałem, jak to się robi. Po lewej? Tu też nic nie ma. Hmm.
Powoli kończą mi się pomysły, gdzie to jeszcze może być. No ewidentnie nie w monastyrze. Tutaj na Rafi nie jestem pewien, czy wszystko co dzieje, więc się jeszcze raz upewnię. Bo tak, to był tylko Warpik. Nic więcej. Tak, to był tylko Warpik i nic więcej. Potencjalnie mogę sprawdzać jeszcze ściany, które jest tych bocznych, których nie ma odpiętych. Albo na pieru. Tu nic nie ma. Wanda do lewej? Też nic nie ma. Razy, że tanie, poruszanie się pod wodą z... Nie dobrze. Chcę sprawdzić, czy tu czegoś nie ma. Też nie. To jest zwykła skrzynia z ekwipunkiem. Tu nawet nie ma gdzie być niszczanej ściany żadnej. Nie powiem, póki co mam wrażenie, że mam strasznego niefarta, jeżeli chodzi o te randomizery. Bo zawsze dzieje się coś, co... w ten czy inny sposób mi psuje run. Ostatnia rzecz, która mi przychodzi do głowy, która potencjalnie mogłaby zadziałać, ale to już naprawdę naciągane. To gdyby jakiś Glyphinion dawał wyższy skok albo coś ten deseń. W sensie nawet niekoniecznie, że zamierzenie, ale że po prostu jakimś jego efektem jest to, że nie wiem, resetuje skok albo coś ten deseń. Skrzynka. To nie. Au. Kaszmirowa włóczka. Brzmi mi zdecydowanie jak coś, co powinniśmy mieć w tym momencie, gę? Tu też nic nie ma. Okej, okay, czyli kolejna okazja, w której nic nie ma. Jaskinia?
Nie umiem skakać jak mam speeda. Aha, odnawiasz to jest 14 HP. Interesujące. Okej, czyli tu też nic nie ma. Bo generalnie nie widzę, żeby na mapie był jakiś pokój, który... Oryginalnie Double Jump ma być skelet, okej. Przysięgam, jeżeli jakimś cudem go pominąłem w łatwym miejscu, to... Zrobię sobie coś niedobrego. Chociażby Sudoku. To jest jedna z opcji. Nie ma! Tam wskazałem. Tam nic nie ma już, bo podnosiłem. Jako, że zdarza mi się być bardzo niemądrym, nierozsądnym, nieodpowiedzialnym człowiekiem. No nie, to nie chyba nie było. Bo my raczej kojarzą, że był. No była, kasa. Ale to nie do końca to znaczy mi to zależy, nie powiem. Przynajmniej mogę sobie level upnąć, jak jest. Szkoda, że nie można tak wyjść. Fajnie było móc wychodzić gdziekolwiek. Na przykład poza mapę. Nie widzę tego. O, karta VIP-owska. Dzień dobry, czy mają państwo może kartę moją biedronkę? Bo chyba akurat potrzebuję. To jeszcze raz, czy gdzieś jeszcze nie byłem po raz drugi? Chyba wszędzie byłem. Właśnie to jest ten problem, że też mi się tak wydaje. Thank you.
Zwłaszcza, że no mówię, no w Eklezji nie ma za bardzo jak się damage postawać, bo lądujemy powiedzmy w dół, tak? A nie do góry, tak jak w wielu grach, gdzie można się damage postawać. Widzicie, to nas praktycznie nie popycha, ale nie odrobinę do góry. Tutaj nic nie było. Jeszcze raz, tu byłem, w wiosce byłem już kilkadziesiąt razy, tu byłem. Ta. Według loga, który mam, Double Jump powinien być w Tristis Pass. Czyli w miejscu, którego nie mam blokowanego? Excuse me? Dawno nie grałem w Eklezję, to prawda. Z czym to się łączyło, to jest moje pytanie. Z Giant's Dwelling. To jest lokacja za Giant's Dwelling. Chodzi o wysokość skoku, no spójrzcie. Tutaj też nie przejdę. No! Sevich, powiedz! Czy ty to widzisz? Widzisz ten skok? Gra ewidentnie wymaga od ciebie double jumpa tutaj, prawda? Bo w Eklezji się nie da damage boostować. Pokażę ci, jak wygląda damage boosting w Eklezji. To jest damage boosting w Eklezji. Więc no ni cholery nie zgadniesz tego pionowego poziomu dodatkowo. Nie, Sevich, to nie jest skok idealnie skrojony pode mnie. Ale wracając, double jump jest w następnej lokacji.
Teoretycznie gra mi jeszcze twierdzi, że Volaticus jest potrzebny do tego, do progresu, ale nie wiem, co Volaticus miałby robić. Wola. Czemu Volaticus? Czy ja jestem ślepy? Volaticus to jest latanie, jest podobno w Somno Safe. To by wyjaśniało, dlaczego można tutaj chcieć przejść przed Double Jumpem. Czy jest podobno tutaj? W ukrytym pomieszczeniu gdzieś. Gdzie kurwa? Gdzie to kurwa jest? Gdzie tu jeszcze mogą być ukryte pomieszczenia? No przecież nie tutaj. Ale generalnie gra twierdzi, że Volaticus jest tutaj. To nie jest tak, że Nitesco nie niszczy ścian, prawda? Nie, oni te niższe ściany ukryte. Right. No tak, niższe z tego skojarzę. Dobra. No i jeszcze przez zebrać 500 dosów zniszczenia się. No właśnie. Jest to tym bardziej. Ja nie jako, że to ma być ukryty pokój, to musi być... w jakimś miejscu, gdzie... nie mam jeszcze... mapy jako taką, raczej. Chyba, że przypadkiem go odkryłem. I o tym nie wiem. Potencjalnie gdzieś tu pode mną. Ale też mi się nie wydaje, bo z tego co kojarzę, to to szybsze bieganie niszczy podłogi. Nie, właśnie mówię, ten randomizer jest tak ustawiony, żeby nie wymaga absolutnie od gracza tych dropowania przedmiotów. To gdzie to może być? Przecież przebiegałem już te lokacje i to także szukałem wszędzie u tych pokojów. Przesadzę. Szczęście zostanie, czy nie jestem jakiś bardzo głupi i nie mam już tego briefu, ale na szczęście nie jestem aż tak głupi. Tutaj też nic. Gdzie to było? Boże święty. No właśnie sprawdzałem przez to backlife. No bo to teoretycznie jest backlife, to czego szukamy, tak?
Aż to wygląda bardzo mocno, jakby miało być gdzieś tam po prawej stronie, tak szczerze mówiąc. No bo tutaj jednak mamy dużo więcej pokoi zwiedzonych niż po tej drugiej stronie, tak? Tu jest safe, tutaj nie ma gdzie być. Bo Slumi na pewno nie będzie, come on. I tak wiem, że to są słynne ostatnie słowa. Tu nie ma. Patrz na mapę z neta i wszystkie pokoje masz. Czuję się tym bardziej niepocieszony za istniałą sytuacją. Ej, Jacek. Widzisz mnie? Może? Jeżeli odnosi się do pytania o CS-a, to teoretycznie bym mógł, ale chcę przynajmniej znaleźć ten cholerny glif. Pojedynczo u góry u prawej. A okej, okay, dobra, spoko. Znaczy mam podane współrzędne w jakichś dziwnych współrzędnych heksowych, tak? To tyle ci mogę powiedzieć. Według gry to jest 07000A01. Ten pojedynczy pokój po lewej, czyli teoretycznie ten. Ale byłem tam już parę razy i nie przypomniałem sobie, że... No nie, nie ma go tu. Bo już naprawdę musiałem potwierdzić jeszcze jakiś 17 raz. Jeszcze raz. 07000A01. Biorąc pod uwagę, że 0A to raczej by wskazywał na ten pokój po lewej, biorąc pod uwagę, jakie są współrzędne podane. A tu nic nie ma. Gra mnie oszukuje. Panie i panowie.
Człowiek chce sobie wrócić do streamowania, zrobi sobie fajnego randomizerka, a tu gra mu robi takie rzeczy, no. Zanalizujesz coś? O nie. Chyba, że jakoś się znajdzie. No... Nie wiem, próbowałem już chyba wszystkich możliwych metod. Poniżej. Nie no, niebieski pokój to warp chyba, po prostu. Z tego co pamiętam. Nie wiem, poprawcie mnie jeżeli się mylę, ale wydaje mi się, że to powinien być warp. Sevik! Oddaj mi trochę swojego szczęścia randomizerowego! Tak, tu jest warp, a tu jest przedostatni pokój TFTF! Po prostu nie ma. No dobra, no nie ma to nie ma, no nic nie poradzę. Także mogę powiedzieć, że ukończyłem randomizera w takim stopniu, w jakim się dało. Może kiedyś znajdzie się lepszy. wyjebane poda na ligę. Nie, Ligusia rozjebana. Jest Ligusia nie, Ligusia B. Ligusia zdecydowanie nie. Wszystko rozjebane. Podtestujesz coś? Może inną razą. Też te co najwyżej sobie odpalę, żeby połapczyć i misję powbijać. Anyways, na dziś to będzie już jak tak na tyle. Dzięki, że zjawiliście się w miarę licznym gronie. Postaram się, żeby jakoś w miarę regularniej się coś przytrafiało. Nie wiem, czy będę próbował dalej randomizować, czy coś innego wymyślę. Haha, może dokończę coś, co zacząłem wcześniej, haha. Ale to się jeszcze zobaczę. W każdym razie, na dziś to było tyle. Trzymajcie się, po. Cześć.